Żeby się panu bateryjka nie wyczerpała. Dobra zabawa, nie? Trząsłeś się przed wczoraj. Trzy lata albo cztery też się bawiłem takim historią. A dzisiaj Mordka się śmieje. A od kogo pan dostał? A dzisiaj Mordka się śmieje. Panie Zbyszku. A dzisiaj się Mordka śmieje. A kogo pan dostał? Kto to chciał pobić? Na Boże Narodzenie, na gwiazdkę. A na kogo to tydzień temu łapkę podniósł? A samochodzik też panu przyniesie? A przyniesie samochodzik też? A na kogo podniósł łapkę? Następne Boże Narodzenie samochodzik. Słychać? Na resorach? Jak tam z mieszkankiem? Czerwony czy jak? Przedaliście już nic, czy tam teraz idziesz? Samochodzik, baloniki przyniósł. Na orgię seksualną. Przepraszam, panie Zbigniewie. Jeżdżaj, ale panie Zbigniewie, stówę mam, mogę ubogiemu dać. Przyjmie pan, ktoś mi dla biednego dał. Mogę pod drzwiami zostawić? Pełzać, pełznąć. A jak tam czapeczka? Gdzie ta czapeczka? Ja już tam takie pawie piórka przyniosłem do czapeczki. Pan przyniósł? Ha. Umyj się w końcu. Kiedy by się pomiecie? Korespondencji proszę nie kraść. Coś nowego. Kto to mówi? Kto to mówi? Idziemy się pomodlić. Jak z tą chałupą? Co tam? Ta twoja wielbicielka, twoja wyznawczyni. Coś się panu pomyliło. Co jest z tym mieszkaniem? Coś się panu pomyliło. Bujna wyobraźnia. Nie dziwimy się, bo tak się mocowało się, tak? Jak to za pana mocowało się. Pan do mnie mówi? Nie pytam, tylko stwierdzam, nocowałeś. Pan do mnie mówi? Co na śniadanko? Pan do mnie mówi? Co tam na śniadanko za... Ładnie. To jest obrada, tak, drogi panie Zbigniewie. Jesteście tu nielegalnie, przebywasz na tym terenie nielegalnie, brudzisz, niszczysz, nie sprzątasz. Pan ma jakieś prawo, nie żeby do mnie mówić? Nie ponosisz kosztów. Pan ma jakieś prawo, żeby nie do mnie mówić? Kosztów. Pan ma jakieś prawo, żeby do mnie mówić? Gdzie masz tą beretkę swoją, czapusie? Nie masz do księdza. Gdzie masz czapusie? Nie masz do księdza. Tą swoją taką... taką nie mładą, masz do księdza. Proszę taką iść do siebie. Czapusie. Nie masz. Spróbuj tylko. Taką czapusie. Spróbuj tylko. Taką nie pluj na mnie. Nie pluję. Ta świnia na mnie napluła. Nie pluj. Opluł mnie. Nikt nie opluł. Oplułeś mnie, świnio. Nie oplułem. A śmierdzisz? To proszę o i nie, no, nie dotknąłeś mnie śmierdziel. Nie, ja pana nie dotknąłem. I proszę ostatni raz nocowałeś tu. Dzisiaj, nie jeżeli byłem tutaj. Nocowałeś, byłem w nocy, słyszałem znowu pan nie słyszał, wasze nie pedalskie. Głodnemu chleb na myśli. Niech pan nie kłamie. Głodnemu chleb na myśli. A co tam mam u mnie? Kolega siedzi? Kolega siedzi na mnie? A co tak cichutko? Co tak cichutko, nieśmiało? Te czary mały, no mówię. Co tak nieśmiało? Kolega siedzi. Niech pan się wywróci. Ksiądz Łukasz Szydłowski. Pobożny kapłan. Ksiądz, wiesz co to jest ksiądz? Nie ty, tylko kapłan Łukasz Szydłowski. Wiesz co to jest ksiądz? Nie ty, tylko księdza się mówi. Nie jestem z panem na tym. Co tak noski pociągasz?
Proszę, nie wyleciało wszystko z mózga, co wypuścił do mózga. Nie, pan nie wylatuje, jak pan smarka na ziemię. Kulturę zachowa. Zboczeńcy, zboczeńcy, nielegalnie tu przebywasz, niszczysz. W sobotę myłem posadzkę i co? I co? No dobrze, powiedz, ile razy przez 4 lata zamiotłeś chociaż? No, powiedz, bruda się. Nie powiem. Wczoraj znalazłem twoje śmieci w śmietniku znowu. Z nazwiskiem. Z nazwiskiem. I co ty na to? I co ty na to? Wierni twoi wyznawcy przysyłają cię z Boga. Boga swojemu. Dupę. I nie niszczy tu niczego. Drzwi zniszczone, ta dziura w drzwiach. Kto ją zrobił? No właśnie. Masz zgodę na to? No właśnie. Nie masz, tylko ksiądz. Masz zgodę na to? Masz? Nie masz, tylko ksiądz. Pan tu nie jest od tego, żeby zadawać pytania. Ty się zamknij. Nie ty, tylko pan. Nie z tobą rozmawiam. Ale ja z panem rozmawiam. Masz? Nie takim tonem do kapłana. Masz zgodę na to? Nie takim tonem do kapłana. Pytam się. Nie takim tonem do kapłana. Dzisiaj tą dziurę za... Nie takim tonem do kapłana. Dzisiaj tą dziurę... Jak dzwonię na policję. A dzwonk się. Jak mnie pan to dotknie. Dzisiaj tą dziurę... Nie pan od tego jest. Nie tym paluszkiem. Zrozumiano? Nie pan od tego jest. Zrozumiano? Nie pan od tego jest. Nie tym palcem wskazywał. Prowokacyjne napisy... Prowokacyjne... Zniszczone ściany poniesiecie koszty. To pan robi te napisy, albo księdza robią, więc do księży z tym. I nie kraść poczty, proszę. Proszę nie uderzać w drzwi, bo tu pan nie jest mieszkańcem. Domagam się, może się pan domagać, pan... Jesteś na terenie klasztoru. Nie jestem z panem na ty. Masz zgodę? Nie jestem z panem na ty. Jestem z panem na ty. Masz zgodę? Nie jestem z panem na ty. Żeby niszczyć własność zakonu. Nie niszczę. Masz? A co się tak kryje? Bo ja nie jednokrotnie pan uderzał. Więc jest pan niepoczytalny, jest pan groźny. A powiedz... Dajcie spokój, niszczycie tutaj wszystko. O, proszę, proszę. To pan jeszcze. Proszę. Albo ksiądz Bielski. Proszę. To pan to malował, albo ksiądz Bielski. Proszę. To pan to malował, albo ksiądz Bielski. Proszę. Pan albo ksiądz Bielski, proszę tak? Pilnować po prostu. Lubi się Szumek, lubi się Szumek. Ksiądz Bielski, ci, proszę pilnować, żeby nie jestem z panem na ty. 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 Będziecie za to przyciągnięci do odpowiedzialności. Proszę, to proszę nie wchodzić, proszę iść do siebie i zamknąć się tam, gdzie pan jest. A co tam na munku? Co tam? Kto siedzi? Kto siedzi? Ksiądz Łukasz Szydłowski, kapłan prawy, który mszę świętą odprawia. Kto w mu nie siedzi? Ksiądz Łukasz Szydłowski. A co tak nieśmiały na tym unie? Może się pan dołączyć do modlitwy. Te czary mary takie. Nie czary mary. Czary mary to księża tu na dole robią. Co? 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 A śmierdzi przyzwyczaiłem się. No to proszę wyjść, bo pana śmierdzi ćmikami. Co nic nie mówisz? Niech pan idzie do siebie. A czemu mnie tak nie obrażasz? Publicznie. Bo nie, bo obraża ksiądz pana nigdzie. Ani publicznie, ani nie publicznie. Tuba, zamknij rybą. Nie tuba. Tomasiu. Tomasiu, jak będę chciał, jak chciałem z tobą rozmawiać, nie to z tobą. Uciekłeś. Nie z tobą. To uciekłeś. Nie z tobą. Tomasiu, teraz nie zamknij tobą. Mordę, nie rób nie hałasu. Z tobą. Nie z tobą. Do ciebie mówię. Nie do ciebie, tylko do kapłana. Do ciebie mówię. Do kapłana pan już końcówa, tak? Niedługo stąd się zniknie. Znikniemy stąd. Tak? Znikniemy? No jak pan zniknie, to pan zniknie. Mieszkanku? Co z tym mieszkankiem? Co z tym mieszkankiem? Pan Bóg wyłudził mieszkankę od swojej wyznawczyni. Coś tak? Tam ma jakieś tak? Bujne wyobrażenie. A ile tych mieszkanek jeszcze takich wyłudziło się? Ile tych kobietek u was jest? Masz? Jakaś bujna wyobraźnia pani ile zniknie? W ciebie wierzy? Kto panu każe ile takie rzeczy mówić? Ile tych mieszkanek masz? Kto panu każe takie rzeczy mówić? Nie masz, tylko księża. Księża się mówi. Nazwiska, do kapłana się mówi księża. Daj guzik. Nie, nie jestem poczony tak jak pan. Ty dasz mi guzik? Nie dotykaj mnie. Nikt nie dotyka, to proszę odejść do siebie. Proszę odejść. Daj mi guzik. Proszę odejść, jest pan zboczony. Ale smród. Jest pan zboczony. Ale smród. Dlaczego mnie pan kopnął? Kopnął pan.
Dlaczego mnie pan kopnął? Nie próbował uderzyć. Nic nie próbował oszukać. To pan to zrobił. To pan to zrobił. To pan to. Proszę. Idźcie z Bogiem. Tak. Za te nagrania odpowiesz. Nie odpowiesz. Pan odpowie na sądzie ostatecznym przed panem Bogiem. A na ziemskim sądzie kto odpowie? Salezjanów, którzy się posługują takimi ludźmi. Sobie. I teraz wychodzą z nielegalnie przy... Panie Zbigniewie, niech pan odpuści. Nielegalnie... Panie Zbigniewie, zebrać myśli dobrze, zebrać myśli, zanim pan coś powie. Zebrać myśli, zanim pan coś powie. Pan tutaj nie jest odpowiedzialny za nic. Nażarłeś się i morda się cieszy, tak? Mówi się, odzywa się kulturalnie. Do dentysty. Odzywa się kulturalnie. Niech się pan ogoli, panie Zbigniewie. Niech się pan ogoli. Pan jest zboczony. Pan jest zboczony. Ale masz te ślipia, tylko widelce w nie wbijać. Tylko widelce w nie wbijać. Sadysta. Tego palucha wyciąga. Pocty nie kraść, nie kradnij pocty. I odbieraj pocty od swoich miłośników. Jak już kradniesz i masz ją w łapach, to ją otwórz i przeczytaj, co twoi wierni mają ci do powiedzenia, a nie wyrzucaj jej tam, nawet nie rozpoczynkowanej. Nie przez ty, nie przez ty, nie przez ty. Nie przez ty, niech pan idzie robić swoje rzeczy. Ja tu teraz powiedziałem upublicznić. Dokładnie tak. Skontujesz to i twoi wierni zaczną wątpić swojego Boga. A co z tym mieszkaniem do sądu? Teraz idziesz na rozprawę? A ile masz tych mieszkanek? Co? Proszę się wziąć do pracy. Zabusia ci się wygła. Proponujesz ten strój. Czy ty wiesz? Nie ty. Nie ty! Czy ty wiesz? Czy zazdrościłeś komu? Nie ty! Komu zazdrościłeś? Robić się nie chce, to się wbiło na księżula, tak? Brało się. I teraz nie trzeba nic robić. Mieszkanka są, tak? No, co? To wynowa, wypełzać robactwo. Przedmiocie napędzanym nienawiścią. No co? O nienawiści? Kto tu mówi o nienawiści, panie Zbigniewie? Nie można. Bo nic są martwe. Najwyżej mogą cię zeżreć. Jak to tam? Kornik! Albo brak nienawiści. Poza tym jesteś tylko i wyłącznie sterowany przez kogoś tam. Jesteś kukiełką, manekinem. Czyjś matka. Się kończy się, prawda? Prawda? Kończy się. Trzeba sobie zapewnić lokal, tak? Ile masz mieszkanek? Odsłoń mi śmiercielu. A z tym ryjem do telewizji. Nagrać się. Jacyku, chodź nagraj. Zobacz, co ja naprawiam po tobie. Chodź nagraj, Jacyku. Nie po tobie. Chodź. Nie po tobie. Nie po tobie. Chodź, to pan może mówić do jakiegoś dzisia. Widzisz? Farba się zbija i tynk spada, tylko przejdziesz. Od smrodu i twojego dotyku. To więc kiedy posprzątałeś ten korytarz? 4 lata go niszczysz, brudzisz, demontujesz, dewastujesz. Powiedz,
Czy zrobiłeś kiedyś coś, żeby naprawić to, co... Nie ty do kapłana. Zrobiłeś? Nie ty do księdza. Zrobiłeś? Nie ty do księdza. Zrobiłeś? Nienawiści zabrakło, czy nika, bo obawiasz się, że ludzie usłyszą. To prawda, nie powiesz to, co zrobiłeś. Ja już się przyzwyczaiłem, chodź. Nie chodź, chodź to, do księdza. Mi powiedziałeś tutaj, chodź. Nie przez ty do chodź. Księdza. A może powiesz, kogo tydzień temu próbowałeś pobić? Na kogo rękę podniosłeś? No powiesz? Przyznasz się? Nie powiesz. Nie przez ty. Nie powiesz. Nie, nie przez ty. Niech się pan weźmie do roboty. Nie dawaj sobie nienawiści do swojego szefa. Idź, idź. Nie stój tu, bo ci gwoździe zardzewieją. Odpoczywanie, zmarłym dać pan. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Czy ja czytam, skończyliście pana dana? Już to na to tak, kartę założone, myci? To by liśta się? Szczęcy, zbotni idą dalej, para para. Zbotni pozabijajcie. Niech się pan opamięta, panie Zbigniewie. Panie Tomaszu. Nielegalnie wieszasz szmaty jakieś na bramie. Pan wiesza, nakręć panie to, Tomaszu. Nakręć to. Panie Tomaszu, proszę nie robić tego. Pan Bóg pana pokaże. Nakręć to w obuzie. Pan Bóg pana pokaże. Tak traktują te no, kościelne te no. Jak pójdzie do mojego roweru, to pójdzie na nas, żeby nagrać i później tam wierzyć. Pan nas poczęty. Dobrze, chodźcie. Przepraszam, to jest pana rower, że pan na nie miesza? Co pan robi? Co pan nie robi? Mi co pan robi? Dlaczego pan uderzył księdza? Nie zasłonię mi. Dlaczego wejścia? Pan uderzył księdza? Dlaczego pan mi bije? To jest pana rower. Widzicie, pan widzicie pana ludzie? Rower? To jest pana rower. Dlaczego pan bije? To jest pana rower. Dlaczego pan bije księdza? Są. Pana rower? Nie, nie, agresywny. Z tego pana terenu. To jest pana co rower. Co pan robi? Co pan robi, panie Zbigniewie? Agresywni są. Co pan robi? Mi drogę. Spróbuj uderzyć. Blokują mi drogę. Spróbuj uderzyć. Zostaw moje narzędzie pracy. Nie, uderzy. To nie jest pana rower, nie życzę sobie, żeby pan swoje spodnie. Nie życzę sobie, żeby pan swoje spodnie wieszał na moim rowerze. Złoczeńcy! Jeszcze obwiesza bramę kościelną brudnymi rzeczami. Jutro święto będzie pan miał na to jest dopiero cisza! Nie cisza, tylko niech pan się zachowuje. Wyjeżdżać! Jesteście tu nielegalni i śmierci od was leżą, nie myjecie się! Pedały! Pedały! Pan to mówi od siebie, czy przeczy, oświadczam, tak? W ciągu tygodnia szafa ma być opróżniona z tych śmieci i z robactwa. W czyim imieniu pan to mówi? Panie woźny, w czyim imieniu pan mówi? Ja z panem nie jestem na ty, szanowny panie. Nie jestem z panem na ty. Zostanie usunięta z powodu lęknięcia się wszelakiego robactwa. Przyłapałem, przyłapałem dziadek. Po klucz, księże? Chodzimy po klucz. Mieliśmy wejść. Do bicia się biorą. Miłość bliźniego. W Afryce też się tak zachowywałeś? Nie jestem z panem na ty, jeżeli pan do mnie mówi. Z boku? Z boku? Ja mówię o to, poczęciu imieniu imienia. Poczęciu zamknij okno imienia. Do kogo pan się odzywa? Do kogo pan się odzywa? Kolejny raz zniszczyliście. Do kogo pan się odzywa? Do kogo się pan odzywa? Do kogo się pan odzywa? Do kogo się pan odzywa?
będzie powiesić, co wróci z sztabu. Ja prosiłem pana, żeby to nie, nie wiesz, jest to człowiek. Nie jest pana rower. To nie prosiłem jest pana, człowiek. Wiedział, bo to nie pana rower. To nie jest człowiek. To nie są ludzie. To są złoczyńcy. Ukarani. Prosiłem pana, żeby pan nie wjeżdżał, bo to nie pana rower. Może to wiecie z jakiego paragrafu. Nakręć to i umieść na forum. Te spodnie niemniej, to masz zakazane, za to się spotkamy. Zbieraj pieniążki. Jak pan pali papierosy na dole, to proszę później płacił. Otworzyć okno, żeby za się wywieczył. Wywieczył dym papierosowy. Za to złoczyńco, przestępco, może wyznasz paragraf, z którego zostałeś skazany. Prawomocnym wyrokiem sądu. No, proszę bardzo. I jeden i drugi był skazany. Proszę bardzo. Nielegalny pobyt na terenie, na którym nie macie prawa ani zgody. Do kogo pan mówi? Nie macie. Nikt z panem na ty nie jest. Nikt z panem na ty nie jest. Uprawianie, dokarmianie, rozpowszechnianie robactwa po całym terenie. Po całym budynku, a może inny. Proszę, jak pan pali na dole psów wysmrodzi. Nielegalny pobyt na terenie, bez zgody kogokolwiek. Nielegalny okres. Nie pan jest od tego, nie pan jest od tego. 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 Nie przestępstwu. Przyłapałem na tym, tak przyłapię na kradzieży z garażu. Nic pan nie przyłapał. Jeszcze nie, ale przyłapię. Nic pan nie przyłapał i nie... Z garażu zostaniecie przyłapani. Niech pan Bóg błogosławi, panie Tomaszu. Nielegalnie tam przebywasz. Skazany woźnik Piździcki, czy jak mu tam... Egzorcyzm. Jak egzorcyzm działa, błogosławie. Wyć się, śmierdziele. Co tam macie, stroje kobiece? Majteczki, biustonoszeczki? Ecie, pecie, prezerwatywki? Balonik mi oddaj. A propos, czarny balonik. I spodnie. Co tam masz pod tą łachem? Co tam masz pod... Tak pokaż, wyżej, wyżej troszkę. Spodnie. Co się tak zdenerwowałeś, misio? Co się tak krzywisz? Co się tak krzywisz, misio? Misio, a czapeczka gdzie? Chłopczyś ci zaraz ręczuszkę wsadzi tam pod sukmankę. Ząbkami ci tam poszmyrdla. Fajnie będzie, nie? Paluszka włoży. Niech pan się... Miło. Smród straszny. Och, myślałem, że ci przypasolę. Podejdź bliżej. Podejdź bliżej. Podejdź. Jeszcze. Jeszcze podejdź. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze podejdź. I co by pan chciał ale zrobić? Ale ci wisi z tych... I co by pan chciał zrobić? Z Knapola. Bliżej, 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 bliżej. Bliżej. No już pan bliżej. Powiedział, że mnie chciał pan uderzyć tymi drzwiami. Plunąć. Bliżej. No właśnie. Tak? Pan bliżej. Opluł pana Jakuba. Bliżej. Bliżej. Pan opluł pana Jakuba. Bliżej. Ale dzięki bliżej. Panu, panie... Zaraz tego oplujesz, jak ci poleci, a jeszcze ci, ci leci, jeszcze ci leci, jeszcze tam dajesz. Jeszcze jesteś facetem, chociaż wiem, że bardzo się gniewasz, jak się do ciebie tak mówi. Facet pan nie lubisz. To już nie jesteś nie facetem. Nie lubisz tylko księża. Na czysto to robisz, na czysto. Nie leci ci stamtąd, tak? Nie leci. To czyje nosi czasami na łbie takie białe? Czyje to jest? Czyje? Tobie do pyska on wali i ty mu plujesz na łeb? Pan za te słowa pójdzie do piekła, panie Tomaszu. Dupsko spędzi, spędzi dupsko. Pan pójdzie do piekła za te słowa. Wyć się częściej, bo śmierdzi strasznie.
idę, ja się umyję, bo się pobrudziłem waszym smrodem. A pokaże pan, jak tam pan mieszka, panie Jaskit, nie wie, żeby pan lokum lepszy znaleźć. Taki przenikliwy wzrok, podobam ci się, co? Panie Tomaszu. Ale tak masz we lbie, co? Panie Tomaszu. Ale bym se, panie Tomaszu. Nie z tym starym pierdlem, tylko z nim se, nie? Pan pokaże w tej komórce, jak tam pan 3 lata mieszka ze sprawą salezjanów. A co masz w tym worku? Już ty się nie przebierasz? To pan mi rower wysmarował. Ty już się nie przebierasz? Nie, masz, tylko się? Proszę albo proszę nie pana. Nie przebierasz się już? Chodziliśmy 2 razy. To już go nie kręci? Nie kręci go już? Już go nie kręci? Seks? To, ale to odłożę. Tak się zdenerwował, że nie zbiorę. Zakładam. Nawet się pytałem, czy nie sobie. Ktoś się pyta, może ten przytrzymać? Wytrzymacie jeszcze minutkę, to dalej. Zrób to, co robisz. Dobrze, nic nie. Szczęść Boże. Niech się pan zlecuje, komu służy. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Pan do piekła pójdzie, panie Marcinie, za taki alias. O! Pamiętam. Ja widałem wiele razy. Ksiądz Michał. Ją dubę widałem. Widałem na obym jedzeniu, widziałem policję, wszystko ogromne. Aha, dobrze. Szczęść Boże. Boże. Gdzie idziemy? Ja idę. Gdzie mam? Jeszcze kolegę sobie. Nie. Nie jesteście towarzystwami mili, nie? Nie. Ja pana prosiłem, że sobie nie życzę, żeby pan. Kolega przyszedł, żeby pan na moim rowerze podziwiać. A wy co? A wy co? Zostawicie kolegę. Macie go w nosie, kolegę. Macie w nosie kolegę. Prosiłem, żeby pan na moim rowerze wieszał tych śmieci. Gut, nie? Nie weźmiecie kolegi z sobą, nie, nie? Macie w nosie innych, nie? Tak? Tak? A gdzie są też kurwa z tych szofer? Co? Już spędzi? Uważaj, bo ci wjedzie samochód, pobrudzisz. Jak ci wjedzie. Papa. Aha. I wytrzeć ten trzymacz na rowery, bo żeście go uświnili czymś jakimś szajsem. Wyczyść to, bo to twoja nie wyczyść, robota. Tylko księże. Wyczyść tylko to, księże. To twoja robota. Zabierzcie kolegę z sobą. Czemu nie? Czy pan mi rower posmarował? Czy ktoś nie nie. Sobie nie zdają sprawy, co oni jeszcze przez szanownego pana z tego tytułu mu zrobili, co im przyjdzie cierpieć, posłuchiwać się człowiekiem tak chorym, upośledzonym i inne rzeczy, do takich spraw, zagrywek. Przecież każde jeszcze słowo, wychodzi. Każde słowo, które on mówi wobec mnie, to jest, trzeba traktować, że to jest ich ust. Oni za to odpowiadają. Oni za to odpowiadają. No proszę. Tak, spuszczę szybę jeszcze, nie? Nasz nie mogę. Ale łapka się trzęsie. Trzęsie się łapka z niesamowicie. Czyścić mi to. Jutro dzwonię na strażnicę. Zadzwoniłbym dzisiaj, ale dzisiaj niedziela. Dobrze, że pan wie, że niedziela. To
Chociażby. Niech Pan Bóg błogosławi na niedzielę, Panie Zbigniewie Tomaszu. Proszę pamiętać o niedzielnej mszy świętej. Katolik ochrzczony ma obowiązek w niedzielę iść na mszę. Pan Bóg chwała że nie idzie. Grzeszy śmiertelnie. Jak nie żyje Pan w stanie łaski uświęcającej, to nic Panu nie pomoże, że Pan z Salezjanów stróżuje. Do piekła dusza pójdzie. A na pewno babcia, matka, kto tam jest, modlą się za swojego Tomasza. Ja w kaplicy też, także niech Pan w niedzielę o niedzielnym obowiązku pamięta i nie używać takich słów, bo takie słowa też duszy niszczą. Zaniesiecie do piekła, Panie Tomaszu. I nic nie pomoże stróżowaniu salezjanów z obietnicy, że gdzieś Panu dają lokum. Trzeba o duszę zadbać. Niech Pan zadba. Ja się o Pana duszę troszczę, jak mogę, jak Pan pozwala. Raportu. A jak z mszą świętą? Śmierdzące, brudne. A jak z mszą świętą? Co tam masz pod tym sukmanu? Nagrywam to, co Pan mówi, żeby pamiętać, co Pan mówi. A już był Pan? Nie Ty, tylko księże. A na którą Pan na mszę dzisiaj pójdzie i gdzie? Szmatę z tego zrobiłeś, tak jak z siebie. Jesteś szmatą, w szmatach chodzisz. Tak, proszę bardzo, proszę. Proszę się uspokoić, Panie Tomo. Na seks, który odbywał się tu przedwczoraj w nocy, te wasze sapania, nagrywacie je? Pan ma dużą fantazję. Pan ma dużą fantazję. Nie nagrywacie. Śmierdzielus, wyjdź mi stąd, wyjeżdżaj. Ty nie Pan mi będzie rozkazywał. Nie Pan mi będzie rozkazywał. Znalazłeś nielegalnie, nie on ci rozkazuje. Nie, nie on, tylko ksiądz i nie rozkazuje. Jedźcie się bzykać, jedźcie, pedały. Pan odpowie za te słowa. Przed Panem Bogiem Pan odpowie za te słowa. Pan odpowie za te słowa. Pedale. Do kogo Pan mówi? Idź go wylizywać. Do kogo Pan mówi? Do kogo Pan mówi? I z przodu go obciąga. Do kogo Pan mówi? Idź go obciągać z przodu i z tyłu go podlizywać. Do kogo Pan mówi? Gdyby nie to, to by śmierdziało od niego jeszcze dalej. Do kogo Pan mówi? Do piekła Pan pójdzie za te słowa, jak Pan się nie wyspowiada i nie odpokutuje. Ale Pan Ciebie nie będzie, a wiesz dlaczego? Daj Panie Boże, o to się modlę i tak staram się żyć. Będą się tam bali schylić pod drewienko. Z boku, z boku. Ty będziesz u niego ciągle pod między nogami. U niego, gdzie on tam? U kogo? Między nogami. U kogo? I o czym Pan mówi? Lepiej niech pan się nie odzywa. Za każde słowo Pan odpowie. A z mordy aż ci cieknie. A ten wampirze kły. A jak było w Afryce? A powiedz, kiedy rodziny... Nie powiedz, nikt z Panem na ty nie jest. Nikt z Panem na ty nie jest. A może to ty ich wykończyłeś? Nikt z Panem na ty nie jest. Tatuśka, może to ty wykończyłeś? A twój tatuśko do ciebie pisze? Pisze do ciebie tatuśko? Pisze? Do kogo Pan mówi? Do kogo? Do ciebie pedale. Do kogo Pan mówi? Idź go odrabiać, bo rodzice z pyska już żebraki. Starszy Pan. Tak, no. Skutki salezjańskiego wychowania. Pan obraża mnie w dalszym ciągu. Dam na kawę, jeżeli potrzeba. No, obraża mnie albo w na lekarstwo, ciągu. Jeżeli próbuje potrzebne mnie przekupić, obraża mnie. Nie obrażam. Nie. Mówię po imieniu, bo mówię do Pana na Pan. Chory psychicznie. Jest Pan.
obraża mnie pan w ten sposób. Niech pan siebie na siebie zdenerwowany. Jeżeli Salezjanie pan nie dają na lekarstwa, to ja chętnie pomogę. Jestem zdenerwowany z tego powodu, co pan dzisiaj uczynił i co ja po panu dzisiaj musiałem posprzątać. A co takiego uczynił? Doskonale wie. No właśnie nie, bo pan nie wie. Może pan widział, kto te psie kupy pod kościół zanosił. Szanowny panie, nie widziałem, ale domyślam się. Kominiarkę miał, czy kto? Wiem, co to jest prowokacja. Aha, no to który z panów? Niech pan powie. Albo niech pan zapyta księdza Szymczaka. Moje prywatne zdanie, że pan to zrobił. No proszę bardzo. Przy pomocy swojego ślepego, niedouczonego narzędzia, który poucza księży, co mają czytać, jaką lekturą się zająć, co jest prawdą, a co nie. Proszę otworzyć drzwi. Czym się odżywiać, żeby dobrze wyglądać, jest monitoring, bo pan podaje siebie jest jako jest na monitoringu, wszystko zapisane. Kto, kiedy, jak. I zobaczę. Czekajmy. Proszę, o monitoring się postaram. Po co? Ja nie potrzebuję nagrywać. No, bo pan wie. Wie pani, ja mam sumienie i mi wystarczy. Jak gdybym, pan formułuje oskarżenie, powiem pani, na że jakiej podstawie? Tabliczki z rowerów są u pana w garażu, czy do kosza pan wynosi? Są w garażu. Są w garażu. Nie formułuję oskarżeń, proszę pani. A co? Tylko stwierdzam i za każdym razem mówię, że zobaczy pan razem, że to są moje przypuszczenia i to nie są stwierdzenia. Proszę otworzyć drzwi i koniec. Proszę otworzyć drzwi ja i nie dyskutujemy. Ja jako przypuszczenia, a pan to odbiera jako pewność. Te rozmowy nam nie są potrzebne. Czyli proszę otworzyć drzwi. Cóż w tym? Niech ludzie osądzą. Czy pan słyszy? Zaczyna przypuszczać. Jeżeli wy nagrywacie, umieszczacie to w internecie, czy gdzieś tam nie znacie. Puści nas pan tu? Nie. To nie będzie rozmawiamy. Ja tu stoję i mam ochotę tu stać. A ja mam ochotę wejść. Z tamtej strony. Jeszcze raz pani Zbigniewie, są ostatnie informuję, chwile. Że z tamtej strony jest drugie wejście. Tam może pan nie. stanąć i odpoczywać. To proszę tam sobie ja iść, tam sobie stanąć przy tamtych drzwiach. Że to są ostatnie chwile, od tych zależy, czy pan dzisiejszą noc spędzi tutaj, w domu, czy na komisariacie. Nie, uprzedzam, bo one przestrzegam, że pan prywatny komisariat? Nie, pan wie, że nie. A pan wie, że ja stąd nie pojadę. No to po prostu pana stąd uprzątnę. Dla mnie ksiądz coś znaczy. To, że ktoś nosi sutannę, nie oznacza dla mnie, że jest księdzem. Dla mnie o tym świadczą czyny. Nie, święcenia kapłańskie o tym świadczą, szanowni państwo. Też ich zostanie pan pozbawiony już niebawem. Nie, tego się nie da został pan wyrzucony. I w tej sprawie tak też został pan jest sędzią, to tak? są moje przypuszczenia. To, ale widzi pan, to nie wynikiem pan jest to, nie ma pan wynikiem jest to, że dom jest salezjański. Proszę otworzyć drzwi księdzu, bo ksiądz nie mieszka. Panie burdy, pan urządza na ziemi świętej. A pan został i wyrzuca pan śmieci do pojemników, a proszę usunąć też tą kartkę z roweru, nie wiem proszę dlaczego wyrzucacie śmieci odejść, do pojemników, i szkoda za które dyskusji. Nie ponosicie kosztów za te sprawy. Pan za to płaci. Proszę odsunąć się od drzwi. Dbam o to. Ja za to, o to dbam i wiem co tam, kto i co wyrzuca. No więc. Ile pan puszek liczy z Salezjanom? Ale pan jest Salezjaninem? Przebywają tu, ale mówię o, a czy pan o jest piętrze, na którym przebywa pan. Proszę się po prostu odsunąć od drzwi. Pana. Nie będziemy z panem przebywa rozmawiać. Przebywa nielegalnie. A kim pan Salezjaninem jest? Salezjaninem był, lecz już nie jest. Jaki pan ma tytuł, żeby w ogóle w ten czy sposób się odzywać? Czy pan jest Salezjaninem? Proszę pana. Ksiądz po pierwsze, a nie pan? Pani kim się pan jest? Ja tej pani się boję. Ja się, a tak pięknie pani się do mnie uśmiechała wczoraj. Tak. Naprawdę. A robi się pani agresywna, podobnie jak ten pan pod wpływem modlitwy. Ja nie wiem, czy ten pan powinien się modlić. Czy pan odejdzie tam rozmawiać? Nie, nie odejdę. Panie Zbigniewie, jaki psychiatra pana już badał? Nagrywany? Proszę powiedzieć, kim pan jest? Co pan miał zdiagnozowane, panie? Panie Zbigniewie, co pan miał uważam, że jestem nieprawdopodobnie, tylko jestem pewny, że jestem człowiekiem, który posiada sumienie. Panie Zbigniewie, co pan miał zdiagnozowane? I to wystarczy, żeby mieszkańca nie wpuścić do domu, tak? Dla mnie ten pan nie,
Nie pan, tylko ksiądz. Czy pan wie, w jakim miejscu się pan znajduje? Pan słyszał słowa, które pan używał wobec wiernych. Od 800 lat na tym miejscu trwa tylko i wyłącznie modlitwa. Co pan robi z tego miejsca? Za każdym razem, kiedy ma okazję. Pracownik salezjański. Robi to w sposób przyjęty tutaj prawdopodobnie z dobroci księdza Jerzego Glabasa, z decyzji księdza Arkadiusza Szymczak. Odpowiedź na pani pytanie. Karmiony przez salezjanów. Przeczytał pan sobie tą informację na słupie? Proszę pana, zanim pan przekroczył bramy tego... Ale to pani do mnie podeszła, ale to pani do mnie podeszła. Ja życzę sobie mieć, ja sobie życzę mieć, jak to się nazywa, podpowie mi pan. Nie wiem, co pan ma na myśli. No ta odległość, bezpieczeństwo. A ja sobie życzę, żeby kapłan mógł swobodnie wejść przez te drzwi. Epidemię, chociaż o to też, no nie mogę iść po maseczkę. No niech pan idzie sobie po maseczkę. Szczęść Boże, ksiądz Michał Woźnicki, przed kilkoma minutami wzywałem policję i pogotowie, może być, że psychiatryczne wobec człowieka, który z tytułu może być choroby psychicznej i może być z opętania, jest zagrożeniem dla kapłana i wiernych, którzy pragną wejść, kapłan, do swojego domu. Gdzie mieszka? Niech pan przeczyta tą tablicę. Nie, tego dlatego domu. Dzwonię, monituję, bo nie podjechała jeszcze. Nie kończy, nie mówi od całej prawdy. A od ulicy Masztalarskiej wejście. Całej prawdy. A pan jest sędzią w tej sprawie? Ma pan uprawnienia sędziego? Nie. Pan wydaje wyrok? Nie, to i nie pan jest go wyrok. Wykonuje? Nie. Nie pan wyrok. Wydał nie, wyrok i pan go wykonuje. W którym momencie? W jaki sposób? Wykonuje pan wyrok, nie wpuszczając. Kto panu to wydał zarządzenie? Nikt. Dyrektor, co liczam? Do dyrektora. Ja pani powiedziałem, że dyrektor. Każde słowo, które pan ja cały czas twierdzę, nie pierwszy raz. Czy pan jest pracownikiem moim? Niech pani mnie posłucha, ale proszę ty chociaż 20 centymetrów. Niech pani nie chce pani pluć w twarz. Pan nie chce, żeby pani mi pluła. A co pan w piątek przy modlitwie robił? Powiedziałem, że robię i mówię to nie pierwszy raz, że nikt nie ma, nikt nie, mną nie powoduje. Powoduje mną jedynie, jeżeli powoduje, to zachowanie tego pana, który mnie przez półtora roku obrażał, poniżał, nie przy osobach postronnych, a jeżeli już, to tylko przy swoich wiernych. Panie Zbigniewie, po raz trzeci. Robi to tak cudownie, że... Pan może a co się uratować? Panu stało? Może przygoleniu pan się boli? Przepraszam za tego, a pan jest mężczyzną? Skoro pan mi zabrania do siebie zwracać per pan, po raz trzeci, to czy pan jest mężczyzną? Od tego, co pan w tej chwili robi, panie Zbigniewie. Proszę, w piątek prosiłem wierny, że pan nie wylądował na komisariacie albo w szpitalu psychiatrycznym. Pan mi grozi? Nie, uprzedzam pan. Za chwilę przyjedzie policja i pana zamknie. Ja czekam na policję. Aha, to proszę jeszcze raz pretensji mieć księdza salezjanie. Ja nie mam do nikogo pretensji. Ale jeżeli pan dzisiejszej nocy ta nie sprawa w domu, jest sprawą prywatną, moją księdzu osobistą. Szymczakowi proszę to zawdzięczać księdzu Glabasowi. Szczęść Boże. Jeszcze pytanie. Kto zgłaszał interwencję? Ja. Dobrze. Co się to stało? Usłyszałem spokiem. To jest godzina w tej chwili, za 15:07. Przekleństwa, groźby tego człowieka są nagrane tutaj. Wiele albo wszystkie. O 19 w mieszkaniu, gdzie mieszkam, mam odprawiać... Już nie mogę się wycofać. Mam odprawić mszę świętą, w której zwykle uczestniczą wierni ci, którzy tutaj przyszli. Czemu pani mi grozi? Zszedłem na dół, pan stał się zagrożeniem dla tych ludzi i dla mnie. Finał jest taki, że zastawił drzwi i nie jest gotowy mnie wpuścić do mieszkania, gdzie tu mieszkam, 23. I wiernych, którzy tu od 3,5 roku przychodzą na mszę z tytułu, że przez 3,5 roku salezjanie z tego miejsca w jednym dniu wyrzucili mszę świętą w Wycie Rzymskim, kapłana i wiernych. Od 2 lat jest prowadzony proces eksmisyjny, który w pierwszej instancji jest zakończony, w drugiej nie. Z jakiego powodu może pan powiedzieć? Mieszkam tutaj dalej, tak jest stan faktyczny. Sprawa jest złożona do odwołania. Nie jest wydany wyrok o eksmisji. Pan jest pracownikiem salezjanów. Prawdopodobnie odpowiadają za niego ksiądz Szymczak na pewno, od strony, kto go tu przyprowadził, ksiądz Glabas. Prawdopodobnie jest byłym więźniem, był leczony psychiatrycznie. Ma ksiądz jakiś dokument? Ma. Proszę bardzo. Ma pan też dokument? Tak, tak. To poproszę od razu pana dokument. To mam w garażu. Teraz pana podejdę.
ja chciałem zgłosić jeszcze, że pan mi groził. Pan ma pretensje, dzisiaj rano w południu przyszliśmy się tutaj modlić, były w miejscu, gdzie wczoraj się modliliśmy, rozrzucone odchody psie. Zorganizowane. W ilości 40? 40 sztuk w jednym miejscu. I pan uważa, że to, czy to ksiądz, czy ja na zlecenie księdza to zrobiliśmy. A on to musiał posprzątać. A on to musiał posprzątać. I z tego tytułu, być może z tego tytułu... Ja tutaj nie widzę żadnych odpadów. No nie ma, bo jest to sprzątane. Natomiast może pan spojrzeć, mogę panu zdjęcia pokazać o godzinie 12. Przed 12, jak przyszliśmy, było 40 odchodów w jednym miejscu rozłożone. Czy ksiądz zgłaszał to na policję, czy jeszcze nie? Jaki baranek, proszę bardzo. Już się nauczył, jak się zachowywać. Nieraz widocznie miał praktykę. Dzień dobry, panie Precz. Widzi pan, co znalazłem? Piękne. Może mi pan odpowiedzieć, czy to panu się podoba? Panie Precz. Precz. No już wiem, znam. Pan Precz. Pan Precz, martwe oczy. Pan Precz, martwe oczy. Pan Precz, martwe oczy. Niebezpieczny, czy może coś złego uczynić, ale należy się obawiać sprawstwa zła w tych, pan Precz, martwe oczy. Pan Precz, martwe oczy. A, obiecałem, że nie będę głośno się wyrażał. Pan Precz, martwe oczy. Pan Precz, martwe oczy. Pan Precz, martwe oczy. Cofa się. Pan Precz, uważaj, niech pan uważa, mur. Pyłem idzie, rak, rak, jak rak. Pan Precz, martwe oczy, potrafi chodzić jak rak, wycofywać się z każdej sytuacji, która jest dla niego niewygodna. Pan Precz nie potrafi atakować wprost. Pan Precz wycofuje się ze wszystkiego, co jest mu niewygodne, czego się obawia, czego się boi. Pan Precz się boi kapselka z literą A. Pan Precz, zimne oczy, boi się kapselka z literką A. A. Ręka mi się trzęsie, bo tak tylko trzymać w miejscu z tej pozycji niewygodnie. Trzeba naostrzeć. Czeka pan, aż pan jest uchroniarzem? O, obrączka. Co żona na to powie? Czy to żona pana, czy to żona panem powoduje? Czy to żona pana przysłała? Czy może mąż? Nie wiem, teraz są wolne czasy, wolne wybory, czas wolnych wyborów. Mąż czy żona pana wysłał? Może pan powiedzieć, odpowiedzieć na jedno pytanie, oprócz tego, że jest pan... Panem Preczem zimne oczy? Pan Precz, zimne oczy. Martwe oczy, za przeproszeniem. Przepraszam za pomyłkę. Pan Precz, martwe oczy. Też czuję dziwny zapach. Też ten sam, który odczułem od panów tamtejszych. Dziwny zapach. Niestety jestem żywą istotą. Swoje zajęcia. Pojedyny. Mam swoje zajęcia. Muszę pana, panie Precz, zimne oczy, martwe oczy pożegnać. Jeżeli ma pan ochotę, będę tu za 15 minut, bo ja mam nadzieję, że pana już tu nie będzie. Teraz idę na przerwę obiadową. Ostatni raz to panu pokażę, czy pan widzi? Czy pan rejestruje martwymi oczyma? Skąd pan pochodzi? Kim pan jest, panie Precz? Bardzo pan jest intrygujący. No, mówią, że patrzenie nieboszczykom w oczy jest przynosi pecha. Pan Jarosław. A przedstawił się, prosiłem pan Precz, twierdził, że jest panem Preczem.
to widocznie popatrzył na pana i nie uznał za obowiązek, żeby się wobec pana okazywać. Do pana Jarosława zwracał pan precz. Ile panu płacą za dniówkę, panie szanowny? Niech pan pamięta, pan przy kościele pracuje, więc to radio należałoby wyłączyć. Ach, muszę podlać to, co, czego nie podlałem przez tą nielegalną... Widzieli państwo kiedyś nielegalną imprezę w kościele prowadzoną przez człowieka, który się podaje za księdza? Następnym razem, jak będzie wchodzić. Jakże pan się odzywa? Panienka niedziewica. A co to proszę pan się odzywać. Tak, wytrzę, dotarło, następnym kto razem. Pana szkoli kopać? Postawiłem tutaj, wie pani. Kto pana szkoli kopać? Położyłem. Kto pana od szkoli kopać? W domu też pani taki... Po co pan widzę, do więzienia pan chodzi? Niech pan sobie nos obetrzy, bo panu leci z nosa. A ty? Nie ty. To ja z tobą sobie pogadam. Nie ty. A z tobą? To ja się nie załatwię. Z tobą, tylko księże. Morda w kubę śmietnik. Daj buzi. Tak po przyjacielsku. Niech pan odejdzie z boczeńców. Kto mnie dzisiaj próbował? Niech pan odejdzie z boczeńców. Kiedy niech próbowałeś pobić księdza Jacka? Niech pan odejdzie z boczeńców. Kiedy? Nie ty. Niech pan odejdzie z boczeńców. Nie ty do kapłana. Proszę sobie podejść. Odejść. Mam z tobą znowu zacząć. Proszę, nie z tobą. Nie z tobą. Cienka jest. Nie z tobą, dziadu. Cieniutka. Nie z tobą. Nie z tobą. Żeby dziewczyno źle wybrała. Nie z tobą. Bo ten facet nie z tobą. Cię za pół roku, co już była podobna do ciebie kobieta. Pół roku nie temu. Z tobą. Od pół roku już niech jej pan nie idzie. Ma. Z nosa słyszałem, panu jak ją potraktował. Z nosa panu cieknie. Oj, nie. Za tą klamkę odpowiesz. Za to czaskanie drzwiami. A ty. Ja nie, ale za to profanowanie. Weź tą łapę, nie zbliżaj się do mnie. A jest. Pan mnie kopnął. Ja żartujesz chyba. Udajesz? Nauczyłeś się, to Heil Hitler pokazujesz? Tak, Heil Hitler? Nie, ksiądz egzorcyzm nad panem. Wyszło szydło z Żeby ducha złego z pana wyszedł. Wyszło szydło z Żeby zły duch z pana wyszedł. Wie pani, niech pani... Ja już nie będę pani zaczynał. Że pani naprawdę potrzebuje pomocy, ale ja pani nie pomogę. Pan jej poszuka gdzie indziej, nie u niego, naprawdę, on panią zniszczy. To jest ksiądz. Tak do kapłana się nie odzywa. Nic pani nie powiem, nie będę panią zniszczył, ani zaczepiał, ani odwrażał. Nie będziemy pana słuchać w ogóle. Powiem pani jeszcze, że robię to tylko i wyłącznie dlatego, powodem tego, że się tak zachowuje, jest jego zachowanie. Nie, powodem jest pan. Wobec mnie. Jest pan. Pan zaczepia. Jest pan złoczyńcą. Kiedy tu posprzątasz, powiedz. A jeszcze pan powiem, jest taką samą ofiarą jak ja. Pan jeszcze to nie wie. Pan kapłana kopnął w krocze i opluł rękę. Pan do piekła pójdzie za bezczeszczenie kapłana. Wzywałem mocy Bożej nad panem. Przestań, przestań. Bardziej szczery jesteś, jak wyzywasz, kniesz na mnie, anioła, chudro. Proszę się nie odzywać tak. Co, pokazówę niech pan nie wymyślasz. Pokazówę robisz? Niech pan nie wymyśla. Pan robi pokazówę. Pan robi pokazówę. Proszę uważać na słowa. Jak pan klapki, jak pan klapki własne przykręca, to niech pan uważa, co pan robi. Niech pan uważa. Proszę się odzywać. Nie bandyto. Co pan wymyśla? Co pan wymyśla? Tak, a tutaj proszę nie wymyślać. Nie boisz się, że ci jęzor kołkiem stanie? Jak pan nie tak mówi? Nie, nie. Niech pan nie kłamie. Łachudro. Niech pan nie kłamie. Przeczytać sobie, co tu jest napisane. Niech pan nie kłamie. Proszę bardzo. Jak pan własne klapki na drzwi przykręca, to trzeba mieć coś z głową. A ty tu przebywasz nielegalnie. Nie ty. Szczelnie się zachowujesz, chamie, zostaw to. Zostaw mi to otwarte chamie, tak jak było się nie wdzielę. Czemu mi psujesz?
Dlaczego mnie pan czemu nie czujesz stanowisko pracy, śmieciu? Czemu? Śmieciu. Czemu śmieciu? Śmieciu. Chcesz ze mną rozmawiać? Bo obraża pan księdza. A ty co, śmieciu? Nie śmieciu. Co? Nie śmieciu. Taki odważny jesteś? Taki odważny? Proszę wyjść. Jak ty jesteś odważny? Proszę ja mam być? Tak. To ty stąd wyjdź. Nie dotykaj mnie. Na zewnątrz być człowiek. Nie dotykaj mnie. Niech nikt pana nie dotyka. Jaki ty odważny jesteś? Nikt pana nie dotyka. Jaki ty odważny, a jak śmierć ci z mordy. Czemu mi psuje stanowisko pracy? Nie psuje stanowiska papierowami pracy. Papierowami śmierci od pana. Nie musi pani tu przychodzić. A mam facet, ma wyroki emisyjne. Musi. Dlaczego tu siedzi? Po co pani przychodzi? Musi. Bo niech pani, jeżeli pani chce ze mną rozmawiać, przebywa, zjeżdżę, ja teraz nie z tobą rozmawiam. Nie z tobą, tylko księdzem. Jeżeli pani chce ze mną rozmawiać, to niech się pani przedstawi. Niech pan wyjdzie stąd. Nagrywa to pani, musi pan. Nie, nie musi. Nie pan, nie pan. Nie pan. Nie pan. Naprawdę. I to panią za to nagrywanie, umieszczanie też panią podam do sądu. Też. Ale to nagranie znajdzie się w internecie, jeżeli proszę wziąć się do pracy. Pani moje, bo nagrywa to pani. To niech pan wyjdzie. Niech pan idzie. To niech pan idzie na świeże powietrze. Co pan chce pokazać? To pan nagrywa. Nie, niech pan idzie na świeże. Jak pan kulatnik nie kryta ze drzwi, to jest to coś, co nie jest. Tak? Niech pan idzie do swojego powietrza. Tak. Ale weź z mordy, bo ci wali ci z pyska jak z klozetu. Co? Co? Co jest? Pani jest panienką, ale już nie dziewicą podejrzewa. Tak się pani zachowuje. Zachowuje się pani jak... Z kim pani po co się więzieńcy? Proszę wyjść na zewnątrz. Proszę wyjść na zewnątrz. Była dziewicą, aktualna trzeba nie panienko. A co jest? Co jest? Nerwy? Co takie nerwy? Co jest? Zaraz będzie awantura. Agresja będzie się śmieszny jestem. Śmieszny jestem. Na co pani tam się rozgląda? Panie Zbigniewie Hucko. Na co pani przyszła? Po co? Na pieszczotki, na pieszczotki. Nie, na pieszczotki starej. Na mszę świętą, nie wymyślaj sobie. Panienko była dziewicą. Nie wymyślaj. Panie ochrzczony, panie Zbigniewie. A co ci do tego? Ale święto. Ale pan, twarz, ale co? No, co robisz, człowieku? Uderzył mnie w twarz. Pan uderzył, bo naplułeś kapłanowi w twarz. Boś napluł kapłanowi w twarz. Co robisz? Co robisz? Ludzie, bandyci! Nie bandyci! Mordują! Zachowuj się! A ty, łajdaku, jak długo jeszcze będziesz tym nominalnie księdzem? Bo moralnie to już nie jesteś nim. Kapłanie szatana. Zawsze będzie księdzem. Zawsze będzie księdzem. Jakie intymne pytania, co? Do ślubu chcesz ze mną pójść? Nie. Pan już poczomy. Weź znowu. Zachowuj się. Tak, będziesz przestań pluć tym. No, po co pan chodzi do więzienia? Do ślubu chcesz ze mną iść? A cóż co za intym... A komu tam śpiewałeś pod kryminałem? Komu? Księdze, to kogo tam? Serenady, serenady. Dzwoni na policję. Dzwoni się na policję. A to pani do księdza Dawida przyszła ostatnio? Co pan wymyśla? Tydzień temu, tak? Co pan wymyśla? Ja do księdza Dawida w sprawie szkoły. O, co pan wymyśla? Czy ja mogę co pan wymyśla? Coś nowego pan wymyśla. Co pan wymyśla? Złoczyńco jeden. Dobra, spierdzaj. Żenujący jesteś, człowieku. Zachowuj się. Panienko, dziewico była. Oczywiście, tak. No. Co tam ktoś sprawdził, sprawdził? Tak. Co pan wymyśla? Od niego pierwszo żadnych się nie doczekasz. Co pan wymyśla? Zboczeńcem jesteś. Był w zakonie żeńskim. Zboczeńcem jesteś. Zboczeńcem jesteś. Klaki przykręcaj do własnych drzwi. W żeńskim zakonie. Jak długo tam byłeś? Po jakim czasie zaczęły pisać, żeby cię zabrali stamtąd? Ile to trwało? Chory na głowę. A jak długo się starałeś, żeby ciebie tu zabrali, przywieźli z powrotem? Jak długo to trwało? Chory pan na głowę jest, niech pan nie wymyśla. Jak długo to trwało? Jak pan nie wymyśla. W żeńskim zakonie. I nie kopie ludzi. Jak szybko dziewicy, te siostry zakonne zaczęły się ciebie pozbywać. Co pan wymyśla? Jak to długo trwało? Do więzienia. Ale się trzęsiesz.
Jak się trzęsie, jak mu się łapki trzęsą. Jak pan pluje i kopie, to trudno się tak nie zachowywać. Poczekasz, tak? Aż będziemy sami. Nie tymi paluchami. Wąską łapą. Nie dotykaj mnie. Ej, nie tymi paluchami. Co pan robi? Jak będziemy sami, tak? Czego mnie kopiesz? Wtedy mi powiesz. Co nic o mnie nie, myślisz, prawda? Tak powiesz, jak przez półtorej roku robiłeś, nic tak? Nie powiesz, nie wymyślaj. Nie trzęś się tak. Co się tak trzęsiesz? Bo jak kopiesz, to tak co się tak trzęsiesz? Pan Bóg pana pokaże. Do piekła pan pójdzie, jak pan się nie zawróci. Ale się trzęsie, ja pierdzielę. Idź pan do swojego garażu. Idźcie, ja chcę pracować. Idźcie. No to trzeba było pracować, a nie zaczepiać. Ale tam wam. Tu przebywacie nielegalnie. Trzeba było zapracować. A to już niedługo potrwa, nie? 2-3 miesiące? Pół roku. A co się tak odzywasz? Co cię tak zatkało kakao? Ciągle to nie jedno zatkało, pytanie zadajesz. W kościele katolickim. Ale jaja, a ty? Nie ty, kto tylko cię ksiądz. Chcił? Kto cię chcił? Belzebu? Pan jest Ukraińcem? Nie interesuje mnie w co i jak wierzysz. Interesuje mnie to, jak przez półtorej roku mnie traktowałeś. Żydem. Jak szmatę, jak śmiecia. Tak się do mnie zwracałeś. I moje zachowanie wynika tylko i wyłącznie z twojego stosunku przez półtorej roku do mnie. Czemu uciekasz? Prawda w oczy kole? Winiu, nie mów tak. Prawda w oczy kole? Co jest? Przez półtorej roku byłeś coraz bardziej odważny, dopóki się nie odzywałem do ciebie, dopóki zacząłem uciekać przed tobą, a teraz co jest? Co jest? Nie kopać narzędzi, szanować stanowisko nie, pracy. Nie kopię narzędzi. Naprawiam to, co żeście zniszczyli. Ale się trzęsiesz, co się tak trzęsiesz? Nie narobiłeś jeszcze w polu jak ostatnio? Że musiałem nawet skody myć po tobie? Nie wymyślaj. Nie pamiętasz tego? Nie wymyślaj. Nie pamiętasz tego, jak ci ciekło z noga? Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? Co się tak trzęsiesz? Co cię uspokoi? Seciówna? Nie wymyślaj. Seciówna? Czy nie wymyślaj. Czy śniadanko za 45? Nie trzęś się tak. Nie trzęś się tak i przestań wieszcześcić. Przestań kopać. Niech się pana pamięta w końcu. Na chudro. Nie tak do księdza, bandziorze. Ja z tym, ale się trzęsie, tylko ci włosy powylatują z tego trzęsionu, czy z tej trzęsionu, właśnie. Pytam się, ciągle muszę po tobie sprzątać. Gdzie się tu śledacie? Gdzie się tu pani śleda? I pan chociaż nogi wytrze, jak pani wchodzi, tak to pani? O to wycierać tę ustawę, nie mówię pan, ale to panu nie wycierać, jest pani bezczelny. Wypierdalaj tu taki. Już! No już mówię. Nie mowa? Czy głupi? Nie mowa, głupi on. To nie, no przyjebie, to będzie głos. Nie, to nie dociera. Nie, bo głupa przygrywa. Głupa przygrywa. Przysługę mu zrobisz, bo to jest część za tym nagrywa cały czas. Nie, ja to, że nie ma policję. Co on będzie zdjęcia robił, głupek? Dobra, ja się nie wcinam. Chcesz wyzwać. On może nagrywać, to nie może w internecie. Ale mój rej tu wystawia. Nie może do internetu. Ja jak uważasz? Co mi będzie głupek tu kurwa jakieś zdjęcia robił? Ale mnie do tego nie mieszaj, dobrze? Nie, ja się nie mieszam. To jest... Czekaj, ja się nie boję, bo ja tu zobaczę w stopie kosztuję. Znaczy ja tu pracuję trochę i wypadło szkoda tylko. Dobra, ale gdybyś potrzebował kogoś, kto potwierdzi to, co mówisz przy policji, to ja... Ale jako... człowieku, to... Przypierdoliłbym na jednym. Przedstawił się pan Treć. Pan Treć. Mówię w takim stroju, o takim zapachu, to widziałem ostatnio swojego kolegę 15 lat temu, jak w trumnie leżał po trzech dniach w lodówie, wiesz, latem. Panie Precz, po zimie kocza. Pachniał tak samo i wyglądał tak jak ty. I też nie mówił, też nie mówił. Niesamowite. Może ty... Może pan Treć chłodni uciekł. Tak to wygląda. Pan Treć
skargi. Następna nielegalna wizyta w domu zakonnym na piętrze przeznaczonym dla zakonników braci księży Zalewian. Proszę mnie nie pchać. Ja mam pod... Może pan się drugą stronę. Otwórz, odejdź od drzwi. Proszę, otworzy sobie drzwi. Przebywasz tu nielegalnie. Blokujesz mi proszę wejście, otwórz te drzwi. Może pan otworzy. Otwórz te drzwi. Przybywacie tu, nie pchaj mnie. Ja nie pcham, pan mnie pcha. Nie pchaj mnie. Proszę mnie nie pchać. A ty to samo. Proszę mnie nie pchać. Przybywacie tu nielegalnie. Halo! Co pan robi? Nielegalnie. Co pan robi? Przebywacie tu nielegalnie, dokładnie ten pan, o dokładnie o tym wie, przepraszam za tego pana. Pan widzę nowy gość w zastępstwie pana agresywnego. A za chwilę przyjdę zapoznać się z tym do końca. Za chwilę. Ja dzwonię na policję, szanowni. Proszę bardzo, dzwonię. Proszę, ja jestem do dyspozycji. Kogo pan uderzył? Panią Dorotę. Ja jestem do dyspozycji policji na podwórku. A wy przebywacie tu nielegalnie i to się już niebawem skończy. Jest czas na słuchę zdobyć. Proszę się odzywać, niech pan się lepiej tam zamknie. Proszę się tam zamknąć lepiej, panie Tomaszu. Proszę się zamknąć. Proszę wejść i się zamknąć tam, panie Tomaszu. A może chcesz się ze mną popieścić? Chcesz się ze mną popieścić? Absolutnie nie. Chcesz się ze mną popieścić? Uderz mnie jeszcze raz. A chcesz się ze mną popieścić? Wstać kamerę. A chcesz się ze mną popieścić? Teraz panie, pan jest? Chcesz się ze mną popieścić? Pan opluł. Pan opluł. Pan mnie. Pan opluł. To pan opluł. Co śmierdzi? To pan śmierdzi. A jak pan tu ma wsią? Ale śmierdzi. Zobaczcie. Blokujesz mi drzwi? Próbujesz mi wejście? Dlaczego mi wierzy? Wejście mi blokuje. Jakie są warunki pan zna? Ale pan odważy! Ale pan odważy! Ale pan odważy! Niech pan odważy! Niech pan pokaże, jak salezjanie panu dają miejsce. A co się tak cofasz? Tak śmierdzi od ciebie? Tak śmierdzi od ciebie? Tak śmierdzi od ciebie? Pójdę, żeby panu lepsze mieszkanie. Niech pan pokaże. Bez okna. Ale śmierdzi, pokaż, jakie masz spodnie. Nie, szanowny. Ukradłeś mi spodnie, książkę, które było 150 zł. Podam bądź. Stare, robocze buty. Skarpety śmierdzące do prania. Wszystko mi zginęło kto, z garażu. Muszę powiedzieć, kto wszystko mi zginęło kto ukradł godność tego? Najbardziej mi szkoda tych spodni, które nosi. Godność tego, kto ukradł? Skazany Bośni Piździcki do ramotu. Ale odwaga po prostu, panie Tomciu, odwagu, odwaga, nic z tego. Śmierdzi tutaj strasznie. Nic z tego. Proszę się odzywać do księdza. Proszę się odzywać do księdza. Proszę się odzywać do księdza kulturalnie. Proszę się odzywać do księdza kulturalnie. Proszę się odzywać kulturalnie do księdza. Cały czas pan zmyśla. Nie ty, nie ty do starszego pana. Będzie mi tu pierdolił. Proszę się odzywać. Nie śmieciu. Proszę się odzywać do księdza. Czemu się nie odzywasz? Co jest? Proszę się odzywać do księdza normalnie. Czy masz końcu po sobie, czy proszę nie? Się odzywać do księdza kulturalnie. Że ja mam po tobie ciągle sprzątać. Nie po tobie. Płacisz za to łachu? Nie po tobie płacisz? I nie łachu. Nie łachu, odzywać się. Bruda się. O sobie pan mówi chyba. Co się kielczysz? Zjeżdżaj stąd do śmierdzi. Nie kielczysz, jak się pan odzywa do kapłana. Ja mam w drugą łachu drogę. Coś ci nie pasi? Masz eksmisję, wyjeżdżaj. Proszę się odzywać.
Nie pan jest od tego. Nie pan jest od tego. Niech pan uważa, bo się pan potknie. Krzywdę sobie pan zrobi. Od ilu lat nie płacisz? Od ilu lat tu za darmo siedzisz? Krzywdę sobie pan zrobi. Nie za darmo. Nie za darmo. Ile lat to trwa? Ile lat? 25 lat kapłaństwa. 25 lat kapłaństwa. Odzywać się proszę z kulturą. Co mordę zamknąłeś? Nie pan jest od tego. Co jest? Nie pan jest od tego. Wytrzeźwiałeś? O czym pan mówi? To od pana alkoholem cuchnie co jakiś czas. Wytrzeźwiałeś, że nie byjesz już nawet po nocach? O sobie pan mówi. Ależ to od pana hałasu. Za 45 to fajnie, nie? Skąd masz kasę? Skąd masz pieniążki? Mieszkanko sprzedałeś? Tak? O czym pan mówi? O czym pan mieszkanko mówi? Mieszkanko sprzedałeś? O czym pan mówi? Wymyśla pan. Wymyśla pan i kłamie. A ile ich jeszcze masz? Wymyśla pan i kłamie. A ile ich jeszcze masz do handlu? O czym pan mówi? Powiedz, ile jeszcze masz ich do handelku? Niech pan nie wymyśla. A może mi sprzedasz? Ja chcę kupić, ale od ciebie bym nie kupił, bo tam pewnie bym zdech szybko. A ta pani, co tutaj przydała, że pół roku temu straciła na ulicy... Niech pan nie wymyśla. Nie pamiętasz? Nie pamiętasz, jak krzyczą, że ci ją wywieźli? Kronobis. Dlaczego mnie pan kopnął? Bo mnie człowiek zasłania szkodnik znowu. Policja prosiła pana o to. Ma pan przejście, dlaczego mnie pan kopnął? Jakie przejście, człowieku? To, że zostawiasz metr, to nie znaczy, że jest przejście. Kopnął mnie pan specjalnie. Jest miejsce publiczne. I ciąg komunikacyjny, człowieku. Kopnuje prowokacja, znowu prowokujesz? Znowu prowokujesz? To pan prowokuje. Pan prowokuje, panie Zbigniewie. Prowokujesz? Kopnął mnie pan specjalnie. Ostatni raz powiedziałem, nie będę z wami rozmawiał. Stanęliście koło tablicy, to my z panem nie rozmawiamy. Co tu jest napisane? To my z tobą nie rozmawiamy, proszę, człowieku, nie utrudniać. My się modlimy. Rozumiesz to? Odejdź ode mnie. Rozumiesz to? Odejdź, nie. To pan poszedł i kopnął człowieka. Nie pluj mi w twarz. Nie pluje to. Nie pluj mi w twarz. Następny, który pluje mi w twarz. Prosto w twarz. Ja nie, dlaczego? Ja wezmę, nie wiem, co to. Ale dlaczego ja mam ich omijać? I prowokują mnie. Przeceni to w stanie. Nie muszę podnieść. Ja i tego maseczkę, on się obawia. Mimo, że nie ma obowiązku a pan i omijam was pokój z daleka. Omijam, narażam się na odwrócenie przez samochód. 3 metry dalej, rozumiesz to? Mój charakter jest podłym, nielubianym przez ludzi, zwierzęciem tępionym na wszelkie sposoby. Szczur! Proszę państwa, oto szczur. Mam postąpić jak mój kolega? Chciałbyś, tak? Założyłeś ślepawki? Ślepy, znaczy martwy wzrok, martwe oczy, a używa ślepawek. Słońce razi martwe oczy. Pana Plecza. Pan Plecz. Ach, ileś to lat się ćwiczyło tę minę i ten martwy wzrok. Internet to są. A pański kolega, nie wiem, mąż, żon, gdzie się podział? Jak się pan nazywa? Ostatni raz pytam. Chciałbym, skoro pan jest mną zainteresowany, nagrywa mój wizerunek, to ja żądam, żeby pan mi się przedstawił. Bo nie mam ochoty, czuję się zagrożony. Wie pan o tym? Tym, że jest pan zainteresowany moją osobą w ten sposób. Rozumie pan to? Rozumie pan to? Rozumiesz to, rozumiesz? Rozumiesz? Ślepoto jebana? Feliczku pierdolony. Odezwał się, ma głos. A może się spotkamy gdzie indziej? Wyskać nie dam, bo się nie całuję z takimi ciotkami, ciotuncia. Odezwało się ślepe, śmierdzące trupem szczurzysko.
prawdopodobnie według mojego mniemania nagrywa, jeszcze chory na nagrywa, ale okazało jakieś uczucia. A czemu nie zwrócić tego monitoru w swoją stronę? Właśnie. Co pan? Znowu ma akcję. Za tą wkładkę zapłacisz. I za tamtą. O kim pan mówi? Do kogo pan mówi? Za wczorajsze zniszczenie. Proszę nie płacić. Proszę nie czaskać. Nic się zamykasz. Zamykniemy. Jak my wyjdziemy. Jak się nazywa? My wyszliśmy. Za tą ostatnią agresję. Jak ja się nazywa? A pan jak się nazywa? A jak pan się nazywa? Zupę śliska? A pan jak się nazywa? Mężczyzna pierwszy się przedstawia kobiecie. Proszę kultury. Mężczyzna pierwszy przedstawia się kobiecie. Proszę zachować kulturę. Kulturę zachować. Pytam dlatego, że ostatnio pani nie szarpała za włosy i za ucho. Nikt pana nie szarpał. Nikt nie szarpał. Przedstawi się pani czy nie? Szczęka zaraz wypadnie sztuczna. Przedstawi się pani czy nie? Zaraz sztuczna szczęka wypadnie. Dupa boli, tak? Zaraz sztuczna szczęka wypadnie. Zaraz sztuczna szczęka. Przy kościele pan. Przedstawi się pani czy nie? Mężczyzna pierwszy. Zaraz sztuczna szczęka pan wypadnie. To sobie nie pan. Niech się pani przedstawi. Szanowny panie, do mnie proszę to kierować. Jak się pani nazywa? Do mnie to proszę kierować. Do mnie to proszę kierować. Strach dupę ściska. Nie? Proszę się wyrażać, przy kościele jest. Bić człowieka. Szanowny panie, za to w gronie pan swoich towarzyszy. Do piekła pan pójdzie. Dostać w pysk. Wie pan, że jest od każdej z niewiast, które tutaj no, są. No, niech pan już panie, idzie tam, gdzie pan proszę pójść, niech proszę pójść. Wytrzyźmiałeś? Wytrzyźmiałeś? Do siebie. O! Co robi? Bije mnie, nie bije, bije, ludzie! Nie bije. Ludzie, bije mnie! Proszę nie pluć księdza! Bije mnie, proszę nie pluć księdza! Bije mnie, proszę nie pluć księdza! To nie jest ksiądz! Nie rób, nie rób, nie rób. Błogosławionej niedzieli, panie Zbigniewie. Odpowie pan za te potwarze, panie Zbigniewie. Odpowie pan za te potwarze. Niech pan mi to powie prosto w twarz. Pan nie ma innych myśli codziennie? Panie Chudźko. Nie ma pan innych myśli? Panie Chudźko. Jakichś pozytywnych myśli. Nie podchodźcie do mnie, nie życzę sobie. Nie jesteście na swoim terenie. Zachowujecie się. Ja się was boję. Ja się was boję. Panie Chudźko. Przerażacie mnie. Panie Chudźko. Nie dość, że jesteście, zachowujecie się po chamsku, wulgarnie i agresywnie. Jesteście, nie jesteście, czym wy jesteście? Panie Chudźko, kto jest pana pracodawcą? Kto panu każe to mówić? Powiedziałem ci, przedstaw się śmieciu. Nie śmieciu. Nie przedstawiasz mi się. Panie Chudźko. Zboczeńcu. Do wszystkich pan tak mówi, panie Chudźko? Nie zbliżaj się do mnie. Kto jest pana pracodawcą? Niech cię Bóg chroni. Ach, jakże się cieszę. Witam, szanowne panie. Witam zgromadzenie. I dziękuję za przybycie na mój recital. Zgodnie z moim przedwczorajszym zaproszeniem. Ale wie pani co? W piątek, pamięta pani co mówiłem o tym, że jak mamusia pocałuje przy spokój. Tej spokój. W piątek rano. Pan nie życzy sobie ksiądz. Mam pytanie. I o czym to mówiliśmy, bo pani mi przerwała, o tym bolącym palcu, a ja pani doradzałem, żeby dać mamusi, a mamusia jak pocałuje, to przestaje boleć. Amen. Więc w piątek rano Misio wprowadzał taką starszą kobietę, pamiętają panie? Domin od siebie. A czy wy się modlicie? Czy wy nagrywacie? Czy wy dokumentujecie coś? Co wy dokumentujecie? A cóż to wy chcecie udowodnić? A pan się dzisiaj nie przebrał? Nie przebrał się pan dzisiaj? Vixus mortus et sepultus.
Dlaczego resurekcji morskiej przebrał? Wczoraj zaprosiłem ich na recital swój. Stworzyłem specjalnie dla nich kilka pięknych utworów. I widzi pan. Edimite nobis debita nostra, salva nostra bigne inter. Czystej ludzkiej zawiści sed libera nos amare. Słyszymy pani? I to jest czysta ludzka zazdrość, zawiść. Nie dają mi szansy. To Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mala. Amen. Wyobraża pani to sobie? Zabronił jej klęknąć na chusteczce. Zabronił. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ona stoi w nieodpowiednim miejscu, proszę pana. To jest miejsce publiczne, miejsce, jak to się mówi, komunikacyjne. Tu ludzie chodzą. Widzi pan, co, do czego pan doprowadził? Kobiety przeszły po ulicy, musiały przejść, narażać się na niebezpieczeństwo. Bo to on sobie kamerę postawił. Człowieku. Dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Może po straż miejską zadzwonić? Zadzwonić? Po straż miejską? Ona udrożni. Zadzwonię po straż miejską, ona udrożni ten teren. Moment, tu mam pomysł, tak jest. To ja się tutaj... Straż miejska! Policja! Zablokowali przejście! Proszę ich usunąć! Panie musiały przejść, stoją tam, patrzą, o co chodzi. Musiały przejść. Panie geniu. Ten pan chce mnie pobić. Powiedział, że za chwilę nie wytrzymie. Jak stanę, salve nos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Dalej. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Widziała pani, jaki agresywny człowiek? Ale widziała pani, jaki agresywny człowiek? Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nie grzech. Czy to nie grzech w trakcie modlitwy powiedzieć: nie wytrzymię, jak zaraz wstanę. Sancta Maria Mater Dei. Przepraszam, że się tak na panią wypiłem, ale to było nieświadome, nieświadome działanie. No i panie stoją, wystraszyły się. Sancta Maria Mater Dei. Ora pro nobis się kobiety, nie wiedzą, ora mortis nostre. Amen. Co wy ludzie wyprawiacie? Rokują. Czym ty się zajmujesz, człowieku? Ora pro nobis creatae curimus, et pro omnibus creatae non recurrunt, et presentim pro masonic, et omnibus. Chciałem zapytać tu z obecnych na zgromadzenia. Czy to prawda, że człowiek w trakcie, kiedy się naprawdę modli, zapomina się, nie zwraca uwagi na cokolwiek? Rozgląda się, obserwuje sytuację, manewruje kamerą i sprzętem. Mówi ludziom, co mają czynić w danym momencie. Sancta Maria Mater Dei. Kiedy mają ochotę na zrobienie czego innego. Jeden się odezwał, jeden. Zaraz pójdę, no muszę pilnować. O, było, zginęło. Widziała pani? Zagrywać, dawać tajemne znaki, co kto ma robić.
No i powstrzymywać pęcherz, ponieważ sam Pan powiedział, że ma z nim kłopoty. Dlatego tak co chwila zmienia miejsce nie kłócania, klęczenia. A poza tym któryś raz, aż mnie już to nudzi, stwierdza. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. W środkach przekazu publicznego jest, dobra, nie pozwala, podam do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Czy Pan przychodzi się modlić, czy sobie popatrzeć na dziewuchy na ulicy? Nie ma akurat żadnej. Fotogeniczny jest człowiek jednak, muszę przyznać. Czy Pani widziała profil tego Pana? Znaczy, przepraszam za tego Pana. Widział Pan? Do Pana mogę mówić Pan, czy też Pan sobie nie życzy? Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Odpowiedział! Nareszcie! Nawiązałem kontakt! Odpowiedział! Zareagował człowiek! Dziękuję! Boże, nasze dalsze stosunki ułożą się bardziej międzyludzko. Piekło się wścieka, posłuży się każdym, ktoś na winie, żeby przeciwko chwale Bożej bluźnić. Pan nie słyszy? Wypieściliście się? Panie Zbigniewie, odejdź, panie bo słyszy? Śmierci, odejdź, bo śmierci, nie zaczepiaj mnie. Zadaję panu pytanie. Nie zaczepiaj mnie, nie zaczepiacie mnie. Pan zaczepia pan do mnie. Przebywacie tu nielegalnie i poza tym, no czy rozumiem, dzisiaj rozumiem. W klasztorze z tym facetem w jednym pomieszczeniu. Nocował z gościem. Ten, który tu przebywa nielegalnie w jednym pokoju, w jednym łóżku. Pan kłamie. Pan kłamie. Nic takiego. Ze swojej chorej głowy. Widać, pan musi tak... Pieścili się, nie mogą się rozstać. Pan musi takie rzeczy sam robić. Pan musi takie rzeczy sam robić. Nie zaczepiaj mnie. Nie zaczepiam. Ja tylko dementuję, jak nie pan... Wyjeżdżaj stąd, powiedziałem ci. Dlaczego mnie pan ruszył? Wyjeżdżaj stąd. Dlaczego mnie pan ruszył? Ja cię ruszyłem. Pan wyjeżdżaj stąd. Pan kłamie. Patrz. Pan kłamie. Wyjeżdżaj, jak mi się kłania. Pan kłamie. Wyjeżdżaj. Pan kłamie pan. No co pan kłamie. Dzisiaj się pieprzyli. Pan kłamie pan. Pan ze swojej chorej głowy to wydobył. Pan musi takie rzeczy głodnemu robić. Głodnemu chłop na myśli. Matematyka, szósty z piątki. Głodnemu chłop na myśli. Może pan myśli o tym panu z prawej strony i o panu Marcinie. Jak pan sam takie rzeczy robi, to swoje pan robi. Odejdźcie, bo śmierdzi od was. Bo daję panu mówię pytanie, czy pan zerwał tabliczkę. Zajeżdżaj tam. Wyjeżdżać mi nie stąd. Wyjeżdżać. Jestem z panem na tym. Nie ludziarze, przybywacie nie tu wyjeżdżać. Wypieprzaj z mojej roboty. To nie jest pana robota. Moją robotę, ja to malowałem. To nie jest pana robota. Ja to malowałem. Pan teraz mówi do ja w ramach ale obowiązków służbowych? Ale śmierdzi od ciebie, wyjeżdżaj. Wyjeżdżaj pan mi w pracy stąd. Teraz jest? Wyjeżdżaj mi stąd. Pan w pracy jest? Wyjeżdżaj. Pan w pracy teraz jest? Wyjeżdżaj. Pan w pracy jest? Bili mnie, chcą mnie pobić. No. Muszę uciekać. Nic takiego. Czy pan coś pił? Ha, ha. Chciał mnie opluć. Pan mnie opluł. Pan opluł? Dlaczego pan opluł księdza? Pan mnie opluł. I pan kłamie. Całą noc żeście pan razem to, pan kłamie. Spędzili w tym pokoju. Pan kłamie. Słyszałem pod drzwiami wasze sapania. Pan kłapie. Wymyśla rzeczy ha, ha, ha. Ze swojej główki. Jak wy stąd nie idziecie, to ja stąd idę, bo mnie zaczyna ponosić. Najlepiej no. Ten chciał mnie pobić. Nic takiego nie miało miejsca. Ten chciał mnie opluć. Pan wyjechał. A jak udają. A jak udają. Pan opluł księdza. Pan mi opluł. Ale ci zjapy śmierdzi. Nawet jak teraz tu stoję. A lepiej niech pan się schowa do garażu. Twoja hara na mnie leci. Pan wyjeżdżać mi są. To ty mnie pan mnie opluł. Nie, wymyśl coś nowego. Pan mnie opluł, jak ja bym cię opluł, ja nie wymyślam, tylko jak mówię, ja bym że cię pan opluł, to ty byś się utopił pan w tej karze. Pan mnie opluł, szanowny panie. Odejdź, bo śmierdzi od pan ciebie. Pan mnie opluł, a do czego ci panie ta pseudo suknona służy? To nie pseudo. Pan mnie opluł, szanowny do ukrywania panie sprzętu, ale smród. Wyjeżdża. Ten chciał mnie pobić. Idź pan na policję. A ten mnie chciał, obiecałem policji, że nie będę, ja to załatwię sam. Jeden mnie chciał opluć. Niech pan nie kłamie. A drugi
Nie uderzył, ale smród. Niech pan nie wymyśla. To pan mnie opluł, szanowny pan. Nie jestem. I nie pluj, świnio. To pan mi opluł, szanowny Będę pan. Będę do ciebie mówił, świnio, skoro mnie oplułaś, świnio. Wyjeżdżasz, faszlisto. Modlić się, pseudo. Niech pan nie wymyśla. Pan zdjął z roweru, szanowny panie. Pan teraz pracuje, szanowny panie? To są pana godziny pracy? Pan to robi ze swojej głowy, czy moi bracia salezjania panu te rzeczy każą robić? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Masz nadzieję przejąć ten... Niech pan nie wymyśla. Niech pan nie wymyśla, szanowny panie. Czy nie ty! Nie ty! Nie ty! Nie ty! Nie ty! Proszę mnie nie atakować. Mówię, jakby mi te kobiety, to oni by jajnie nie wiedzieli, co to są jaja. Ma pan kolegę, tak? Pana Marcina. Pan to aprobuje jeszcze raz. Niech pan nie miesza pana Marcina do nieswoich spraw. Panu się to podoba, tak? Niech się kolega zajmie panem. Ale proszę nie atakować, panie Zbigniewie. Niech pan sobie odejdzie. Ja mam zgodę na przebywanie na tym terenie. Od kogo? Ma pan zgodę na to robienie tego? Odejdź pan od tego, pan. Ale o! Odsuń się, powiedz. Biją mnie, biją. Na kolana. Pani Renato, niech pani zostawi biednego człowieka. Ale ja mam zawsze humor. Nie sprowokujecie mnie. No teraz pan, sobie pan to robi w ramach pracy? A dzisiaj też będziesz nocował? Nie nocowałem wczoraj, ani nie dzisiaj. Od księdza Szymczaka. To co pan robi? Czy sam z siebie? Jest pan pod wpływem alkoholu w tej chwili? Pił pan coś? Zjeżdżaj, bo śmierdzi. Nie zjeżdżaj, tylko proszę księdza się mówi. Środki jakieś. Jest pan na terenie domu salezjańskiego. A co ty tu robisz? Ja idę się modlić, na mszę świętą idę. Proszę więcej nas nie prowokować, tak? Proszę więcej nas nie prowokować. Przepraszam panią, prowokuje panią? Tak, prowokuje pan cały czas. Nie panią, tylko wszystkich. Dzisiaj mnie pan opluł, panie Zbigniewie. To ty mnie oplułeś. Niech pan nie kłamie. Ja pierwszy ci to zarzuciłem. Niech pan nie kłamie. To, że pan kłamie i mówi, to nie znaczy, że tak jest. Tyle razy można. Nie pierwszy raz mnie oplułeś. Ani razu nikt pana nie opluł, pan pluje. Proszę wziąć zdjęcie otwarte w ukrytym dole. Spróbuj tym nożem coś zrobić. Odejdź z tym nożem. Nie, a ja idę do pracy. Odejdź z tym nożem. Odejdź z tym nożem! Wołam policję, tak? Policję. Tak, wołać. Znaczy pokaże pan ma nóż? Pani ochotę, niech pan... Pan no nóż? Pewnie, no przecież ja pracuję. Dobrze, nic nie pan nie pracuje, tylko pan prowokuje. Ty jeżdżasz już są śmieci, po co tu przyszedłeś? Poszedłem się modlić. Po co tu przyszedłeś? Modlić się. To są twoje modlitwy? Nie, tylko pan prowokuje. No patrz, kurczę, no i gadaj z debilami. Policja przyjedzie, znowu zaczniesz wrzeć. Nie nagrywałem, nie mówiłem, nie wiem, ile da razy pan tak spokój, było? Czy wzywać mamy policję? Wzącie, bo, znaczy ja nie wam... Da pan spokój, ja czy stanie pan radę. Nas chcę pani wołać, niech pani nie chcę, woła. Żeby pan przestał nas nie prowokować. Wyjeżdżać mi stąd. Zawsze przed mszą i po mszy świętej. Ciągle to samo. Nie jest pan u siebie. Wie pani, nie chcę mi się nie z panią dyskutować. Nie jest pan u siebie. Nie chcę mi się... Odejdźcie, pani odejdzie, dobra? Ja panu nie przeszkadzam. To pan nas... Nie dotykaj tego, co pani? Przepraszam za to określenie. Myślałem, niech się pan chowa i cisza będzie. Wejdź pan tam i siedź, po cichu. Schowaj pan ten nóż. Nóż ma pan w ręku, czy pan o tym wie? Proszę pan panią, chciałem zapomnie? Zgłosić atak z nożem tym, w ręku pan pana Zbigniewa na podwórku salezjańskim Poznań Wroniecka. Odejdźcie stąd, odejdźcie, tak. Nie prowokujcie. Tak. Jeden mi opluł, drugi nikt pana nie opluł. W tej chwili człowiek jest w stanie albo jakiegoś pobudzenia narkotycznego, albo w chorobie psychicznej. Który to raz? Zagrożenie z nożem w ręku wobec kilku osób.
nazwisko ksiądz Michał Woźnicki. Nie ksiądz. Niech pan nie obraża księży. Nie słyszę pani, bo jestem tutaj. Niech pan nie obraża księży. Nie jesteś księdzem. Nie, w księdzem. Tej chwili jeszcze nie, ale jak nie przyjedzie policja, nie będziesz to księdzem. Za chwilę będzie. To jest ksiądz i za chwilę zawsze będzie księdzem. Dziękuję. Dziękuję. Zawsze będzie księdzem. Już pan schował narzędzie? Wyjeżdżać mi tam śmieci stąd, idźcie stąd, bo mnie prowokujecie. Po co panu te prowokacje są? Do czego? Do czego? Nie może pan spokojnie dać nam przejść? Ja jak z, do czego ja panu jak z panią chciałem rozmawiać, nie, to ja pan wam zabronili ja, rozmawiać ze mną. Ja się pytam, po co pan nas prowokuje? Chcemy wejść na mszę świętą i koniec. Ma pan to polecone od księdza Szymczaka? Wyjazd mi stąd. No nie mogę wam otworzyć bramy, bo będziecie mi tu już... O! Nie jestem z panem stare na buty, tym. Stare buty robocze, nie jestem z panem na tym. Koszulka zlana kwasem, książka, nie w której było 150 zł. Nie jestem z panem na ty. Stara koszulka robocza, stare skarpety. Nie jestem z panem na ty. Gdzie to jest? Nic o tym nie wiecie? Dlatego muszę przebywać tu, żeby pilnować ludzi, którzy mi wynoszą z tą różną rzecz. Kto panu polecił pilnować na ten sposób? Idźcie mi ksiądz stąd. Dawid idzie, jest w tej chwili w swoim pokoju. Idźcie mi stąd. Tam policja czekamy. No to jak przyjedzie, to ja złożę skargę. Mimo że im powiedziałem, że nie będę wzywał na was policji, to dzisiaj, jeżeli już to zrobiliście, wykorzystam tą okazję. Panu się w głowie coś pomyliło. Niech pan nie wymigono, nie wymyśla. Nie wymigo, nie wymigo, nie wymigo. Zapłaciłeś strefę? A bo całą noc nie płaciłem. Co pana to interesuje? Nie całą noc, bo całą noc nie tu nie stałem, proszę pana. Byłem pod drzwiami, słyszałem niech wasze pan nie kłamie. Tego pan mnie niech pan nie kłamie. Pan mi dzisiaj pod drzwi śmieci podrzucił? Pan niech pan nie kłamie. Koło południa, bo dwa razy przechodząc. To, no jak tu, kurde, szanowny panie, pan walił co w ścianę. Co za palanty. Szanowny panie, pan walił ja w ścianę. Muszę, ja legalnie tu przebywający za zgodą muszę unikać. Ja robię co chcę, proszę pani. Nie muszę czekać. Może pan robić co chce, jak najbardziej. Idę z drugiej strony. Od strony Masztalarskiej tam przy wejściu. Atakuje nożem. Opluł księdza, popycha. Już po raz kolejny, od kilku dni. Wymyśla. Gdzie jest pan Zbigniew? Jest. Tak. Do trzech ludzi przykładał nóż do brzucha. A nóż leży sam. Nóż schował do garażu. Tu leży nóż na podłodze. Jak pan wyciągnie ręce z kieszeni, schował nóż do garażu. Leży na podłodze. Zarzucisz to. Szeroko. Już któryś raz pluł poprzednio. Opluł żarem w oczy. Wobec trzech osób. Sprawiliście, to jest przyjemność zrobiliście. Od Masztalarskiej. Przyjemność, że się nie przyjemność, tylko prowokuje pan cały czas. Nie, pan to nie. Przykładał pan nóż do brzucha trzech osób dzisiaj. Do mojej pana Jakuba i pani Renaty. Nóż jest w garażu, wrzucił przed chwileczką do garażu nóż. Nie odłożył i nie pracował. Przed chwilą wkładał nóż, położył na ziemi. Nie, tutaj w garażu, bo przymknął garaż. Otwarty jest. Pan podciągnie do góry, proszę. Awantury, proszę pana.
czy można? Pan zgłaszał? Ksiądz zgłaszał. Gdzie masz ten nóż? Nóż jest w garażu, jest. Otwarte są drzwi. Sprawy, że to się w głowie nie mieści. Niech pan nie wymyśla, niech pan nie kłamie. Ja nie mówię do pana, tylko mówię do pana. Ale pan kłamie, szanowny panie. Przed chwilą pan zarzucał, to się okaże. Kłamrawę, pan nóż wyciąga. To nie jest dobra. Cała sytuacja jest nagrana. Zrywa tabliczki z roweru. Zaraz do państwa wrócimy. Nie. Znowu zaczepia. Proszę nie zaczepiać. Proszę nie zaczepiać. Posprzątasz. Proszę nie zaczepiać. Proszę nie zaczepiać. Dosyć tego bełkotu. To pan bałaguje. Proszę nie zaczepiać. Kiedy zapłacisz za 5 lat życia na proszę nie zaczepiać. Proszę się odzywać, panie gminie. Bezczelny jesteś strażnik. Proszę się nie zaczepiać. Pan jest bezczelny. Niech pan się zajmie tym, co pan ma zajmować. Kim trzeba być, żeby przez 5 lat... Ta pani agresywnie się zachowuje, żeby przez 5 lat pozwalać, żeby inni utrzymywali cię, co? Nikt pana nie utrzymuje. Kim trzeba być? Kim trzeba być, żeby przez 5 lat na krzywy ryj? Kim trzeba być? Dobra, idziemy już. Idzie pan już. Nie będziemy słuchać pana. A jak obraził się na pana sędziego? Obraził się. Nie poszedł do sądu na ogłoszenie wyroku. Ale bandę wysłał, bo musi wiedzieć. A jak wiadomo, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ksiądz taki mądry, księże Dawidzie, to proszę wyjść, a nie z okienka, panienka. Wyjeżdżaj, śmieciu, wyjeżdżaj. Jesteś nie tu nielegalnie. Niech pan uważa, bo panu szczęka wypadnie, jak pan taki... Przebywasz tu nielegalnie. I kiedy zapłacisz za to? Nie używa się do nas, bo pan obraża. Idź sobie do pracy, nie ma pan pracy, tak? Idź do pracy. Ale masz krzywy uśmiech. Nic nie mogę. Odejdź stąd. Proszę, o, podziwiam tę panią. Widzi pan... Obiecała, że nie będzie mi zaczepiać, ja im też. Zobaczymy, co to sobie pozdaje. Ale to nie zmienia faktu, że ten gościu panią zniszczy. Właśnie za to, co pani robi, winna pani się zakończyć. Pastor by się wychylił tam. Taka odwaga. A ty jaki odważny. Jak cię nie było, to był spokój przynajmniej. Taka odwaga, pastorze? Oni są pijani, niech ksiądz w ogóle nie zaczyna dyskusji. I jeden i drugi. Niech pan nie kłamie, nakłama. Od nich. A pamiętasz, kłamie pan w aktach. A pamiętasz, jak mnie wyzwałeś? Kłamcą pan. Kolega, i 2 godziny później ci zaproponowałem wyjście na badanie. Kłamcą jesteś. Kłamcą jesteś. Abyś nie zareagował. No czemu się nie odzywasz? Każesz innym za ciebie gadać. Śmieciem to nie warto dyskutować. Na Jakub jako przykazał po prostu, że... Nazior! Drogi, ale śmierć... Niech się pan odzywa kulturalnie. Jesteś pijany? Niech się pan odzywa kulturalnie. Kopyto! Co robisz, człowieku? Kopyto! Dlaczego mnie kopnąłeś? Kopyto, dlaczego mnie kopnąłeś, chamie jeden? Pan kopnie. Chamie jeden. Tak, chamie!
Na co spalasz, człowieku? Drobniarzu! Będziesz mnie hamie! Obrażał? Hamie! Co robisz? Hamie! Obrażać mnie będziesz? Drobniarzu jeden! Pana Boga! Traniu jeden! Co to jest z tobą? To bije w traniu! Idź, człowieku, stąd wyjdź! Wyjdź stąd! Zachowuj się! Ale dostaniesz. Spróbuj! Zachowuj się! Idź sobie stąd! Pani. Idź sobie stąd! Idź sobie stąd, zbrodniarze! Niech pan idzie, gdzie pan ma iść! Pani? Dobrze. Proszę stąd wyjść. Bardzo dobrze. Co zrobiłeś? Kopnąłeś raz? Kopnąłeś pana. Jesteś tu nielegalnie. To ty jest jestem tu legalnie. Jesteś ich tu nielegalnie. Niech pan idzie, kto się stąd. Jakie ty masz prawa tutaj? I uważaj, dostaniesz co robisz. Pierdol. To ty dostaniesz. Co zrobię? Ty dostaniesz. Spróbuj. Pierdol. No. Dlaczego? No co, co robisz? Traniu jeden, paskudny. Jest pan od strony Wronieckiej czy Masztalarskiej? Dobrze, to jeszcze. To proszę poszukać. Od Wronieckiego. I idzie do sądu. Rączka jest tam, księże Bielski, ale odwaga naprawdę. Policjant dzielnicowy bardzo się cieszy, że będzie miał niedługo zrozumienie. Szczęść Boże, ksiądz Michał. Panowie się zmienili. Zamykaj te drzwi, łachudro. Przepraszam, ja chcę wejść. Ja chcę wejść. Dlaczego znowu niszczycie wszystko? Szanowny panie. Znowu dzisiaj naprawiać. Szanowny panie, ja chcę wejść. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego ja muszę dzisiaj znowu po was naprawiać. Pan i sprzątać, chociaż tydzień temu posprzątałem. Szanowny panie. Powiesz mi, czy nie? Ja nie jestem z panem na ty. Powiesz mi? Proszę nogę cofnąć. Powiesz mi, dlaczego ja muszę po tobie sprzątać. Szanowny panie, ja chcę wejść do domu. Dlaczego to robisz? Szanowny panie. Wiem, że robisz to specjalnie, tylko powiedz mi, dlaczego. Panie to Zbigniewie robisz? Huczko, niech pan dlaczego nogę weźmie. Szanowny panie. Dlaczego? To wiesz, że pan... nie masz tu. Że masz zakaz wstępu. Proszę, nie, nie mam zakazu wstępu, ja tu mieszkam, szanowny panie. A pan czytał ten komunikat? Panie Zbigniewie, niech pan nogę czy pan weźmie. Pan wie, że ten facet przebywa tu od 4 lat nielegalnie. Panie Zbigniewie. Ma wyroki eksmisyjne. I pan, wchodząc z nimi tutaj, też popełnia wykroczenie. Panie pan Zbigniewie, proszę nogę zrobi wziąć. Pan to? Panie Zbigniewie. Wejdzie pan tak? Tak, pan wchodzi tutaj. Do swojej chałupy też pan wpuszcza obcych ludzi? Panie też? Zbigniewie. Też? Pozwala pan im na to? Panie Zbigniewie. Widzę, że pan też ma wypraną czachę. Panie Zbigniewie, czachę. Kim pan tutaj jest? Też pan ma wypraną czachę. Panie Zbigniewie. A ty? No? Agresja? Czyja agresja? To pan. Dlaczego kopie pan księdza? Dlaczego pan kopie księdza, kłamczuchu? Dlaczego pan kopie księdza? Uderzył mnie 3 razy. Zboczeńcu jeden. Wynoś się. A nie jest serma pana, to mówieniem pokaże. Jest msza za pana. Nie, nie grożę, informuję panu. Informuję panu, że jest msza święta za pana zamówiona. Pan nie ma nic do pozwalania, szanowny pan. Niech pan nie przekracza swoich uprawnień. Pan jest dużym pobożnym, panie. Panie Zbigniewie. Panie zrobione, nie trzeba, że jesteś, że panie, mi grozisz. Panie tylko że mi grozisz. Niech panu nie grozi, niech pan nie wymyśla. Jesteś tutaj nielegalnie, panie, jesteś pracownikiem kościelnym. Złodziejem. Od 5 lat nie jestem śmieciem. Nie jestem śmieciem. Żeby cię utrzymywali ludzie, których... Nikt księdza nie utrzymuje, niech pan nie wymyśla. Utrzymują. To pana utrzymują tutaj, szanowny panie. Niech pan nie wymyśla. Jesteś
człowiekiem nie, bez honoru. Nie. Nikt nie, nie jest to człowiekiem. Pan w więzieniu za co siedział, nie wiem za co. Nawet nie panie człowiekiem. Bijesz mnie? Pan to do bicia się bierzesz? Pan to zrobi. Do bicia się bierzesz? Pan to zrobi. Do bicia się bierzesz? Proszę, idziemy. Kurwa mać. Kurwa mać. Kurwa mać. Nie. Nie będzie kurwa tak. Nic pana zobaczymy. Nie bije. Nic pana nie bije. Nie będzie kurwa tak, żebyś ty mnie tu bił. Nic tak. Pana nie bije. Jest, proszę zrobić zdjęcie. Ja pierdolę. No widzi pan. Ja jestem u siebie. Ma pan za swoje. Szczęść Boże, ksiądz Michał Woźnicki, byłem świadkiem pobicia przez człowieka. Jest ofiara pokrwawiona, zbita. Pan Zbigniew Kuczko, Poznań, Broniecka 9. Tak, pan Zbigniew, ten pan, który go pobił, chce dzwonić na dzwonię w tej chwili na policję. Jestem świadkiem zdarzenia. Wroniecka 9, od ulicy Masztalarskiej. Nie wytrzymają wolnoje facetowi. Odzwoń w tej chwili, usuwać na dół. Tak, potrzebuję. Potrzebuję. Modlę się za pana, panie Zbigniewie. Za siebie. Tak, potrzebny jest. Przed budynkiem dom salezjański. Masztalarska 1. Masztalarska 1. Tak, to jest główny adres, ale wejście od ulicy Masztalarskiej. Ja nie mam, nic nie mam. Jestem na zewnątrz i... Tak. Niech pan nie wymyśla, panie Zbigniewie. Przepraszam, nie słyszę. Nie. Nie śmieciu, nic panu nie zrobiłem. Nic panu nie zrobiłem. Jestem tu na podwórku, czekam. Proszę o szybką pomoc, bo pan bardzo krwawi. Nic panu nie zrobiłem, panie Zbigniewie. Zapewnie się czułeś? Nic panu nie zrobiłem. Podoba się panu? Jest pan z siebie zadowolony, panie Kuczko? Tyle pan potrafi, nie? Tyle pana w więzieniu nauczyli. Ojciec, matka, dumni z pana, salezjanie. Proszę się nie odzywać. Pan działa na zlecenie. Kulturalnie się proszę odzywać, drogi panie. Niech pan nie zaciera śladów, proszę poczekać. Wąt za bramę świecił. Nie ma pan prawa żadnego do mnie mówić. Nie ma pan prawa żadnego prawa do mnie mówić. Kim pan tu jest, panie Huczko? Kto pana tu zatrudnił? Kto panu wydaje polecenia? Nie blokuj mi przejścia. Nikt panu nie blokuje przejścia, pan się sam naprasza. Panowie, przez ciszę i nic nie mówienie też macie w tym udział, żeby tak, pan wiedział. Tak, pan ma w tym udział też, że pan wiedział. Tak, tak, szanowny panie, jak najbardziej. Musi pan w tej norce spać przeze mnie i w garażu, rzeczywiście. Co? Takie warunki pan ma. Mordę z policją rozmawiać. Pan ma, szanowny panie, to co pan nazywa. Wynoś się stąd, bo mi tu znowu coś zginie. Nic pan nie ginie. To pan dotyka. Ja pana nie dotykam.
przez księdza pan tu musi... Wynoś się stąd! Musi tutaj pan... No proszę, niech pan zrobi to samo, co pan... Nie robię, proszę czasu. Proszę, przyjdzie czas. Kiedy? Niech pan powie, tak? Na razie mnie pan... No to na to niech pan nie liczy. Muszę święto. Nikt pana nie atakuje. Teraz już mnie... No proszę bardzo, no proszę bardzo, tak? Niech pan nie kłamie. Proszę niech pan bardzo. Nie kłamie. Wszystko w pana chorej główce. Albo na zlecenie. Ksiądz Bielski, ksiądz Nowak i innych mocodawców, których pan ma. Tą część, o którą pan nazywa, to panna, jeżeli już. Jest pan zwykłym zbrodnialcem i sadystą. Od dziecka pan był molestowany seksualnie. Pan był molestowany seksualnie. Ja nie dyskutuję, tylko pytam, dopytuję. Czy pan był bity w dzieciństwie, molestowany? Kto pana tak zepsuł, panie Zbigniewie? Czemu pan taką nienawiść ma w sercu? Skąd pan to bierze, panie Zbigniewie? Trzeba się nawrócić z tego, pan do piekła pójdzie. Zrobi komuś wielką krzywdę kiedyś. Nie tylko, że zakrwawi, ale zabije pan, jeśli już nie zabije kiedyś. Nikt nie trzaskał drzwiami. Zapłacić za ten zasad. Nikt nie trzaskał drzwiami. Zobacz. Nikt nie trzaskał drzwiami. Za to też zapłacić. Nikt nie trzaskał drzwiami. Za to też zapłacić. To proszę nie trzaskać, pan wali w drzwi. Pan wali w drzwi. Nie zjeżdżać mi stąd. Nie zjeżdżać. Nie zjeżdżać. Proszę zamknąć drzwi. Chodzimy na mszę świętą. Proszę zamknąć drzwi. Chcesz ze mną porozmawiać? To proszę zamknąć drzwi. Chcesz ze mną pogadać? Rozmawiam z panem. Rozmawiam z panem. Wyjdź. Rozmawiam z panem. Nie, idę na mszę świętą. Wyjdź. Nigdzie nie będę wychodzić. Idziemy na mszę świętą, proszę. Na chocki i klocki? Idziemy na mszę świętą. I orgię homoseksualną? Żadne orgie. Żadne orgie. Nie wstyd? Żadne orgie. I nie wstyd? Co za bezczelność? Żadne orgie. Niech pan mnie nie dotyka. To proszę wyjść. Na tłumie. Dlaczego pan bije? Dlaczego pan uderzył panią? Dlaczego pan uderzył panią? Czuję się zagrożony. No to proszę się nie czuć zagrożony. Pani mnie bije. Nie bije. Pani nie chce. Pani dotyka. Na teren męskiego zakonu. Proszę wejść. Pani mnie. Ksiądz prosi, żeby wejść. Ksiądz prosi, żeby wejść. Wydałeś tam agresję? Proszę wejść. Pani nie wstyd wchodzić na teren męskiego zakonu? Proszę wyjść. Na miejsce, gdzie ten facet ma zakazany. Nie facet, tylko ksiądz. I co wy tam robicie? Obnaża się pani? Obnaża się pani? Nikt się nie obnaża. Daje mu pani dupy? Przepraszam. Co pan mówi? Co pan mówi? To jest mój rodzony brat. To jest brat pani. Z bratem się pieprzyć? Co pan opowiada? Co pan opowiada? Proszę wyjść. Proszę wyjść. Zamykamy drzwi. Wyjdźcie wy. Wy nowa. Wyjazd są. Proszę zawsze. Pani zamyka drzwi. Nie, tutaj wypadła ta śluba. Tradycjonalne z kustodem, że mieliby kłopoty od... Zostanie Kowiński do raportu! Przytrzymasz. Nie grzebać, śmietniku! Co robisz? Co robisz? Co robisz? Zamykam śmietnik. Pierdziele. Co pan chciał zrobić? Pan jest trzeźwy? Skazany Wioszyński do raportu. Jak to poradza? Śmierć. Dał tabliczkę. Zrywać się śmieci. Śmieci kradnie. Pan mnie uderzył. Śmieci kradnie. Pan mnie uderzył. Śmieci kradnie sznóż. Jestem z panem na ty. Całą drykę. Jestem z panem na ty. Skazany Woźnicki. A gdzie pan pracuje jako ochroniarz? Kto pana najął? Skazany Woźnicki. A kto pana zatrudnił jako ochroniarza? Mam ochotę przejąć tą posesję, tak? Łapki cię bolą?
Człowieku, jest Pan na podwórzu salezjańskim i proszę obciachu salezjanom nie robić. Kim ty jesteś? Salezjaninem. Księdzem salezjaninem. Salezjaninem i będziesz niedługo byłym księdzem. No proszę bardzo. I wtedy cię wyniosą. A Pan jest protestantem, i wtedy cię wyniosą. Kto? I wtedy cię wyniosą. Tak? Nie bierz przykładu z Lutra, bo jesteś za malutki do Lutra. No proszę bardzo. Proszę się dokształcić. Książeczek proszę poczytać, szanowny Pan. Trochę nie ma się, gdzie pójść, co? Bo trzeba zapracować na swoje mieszkanie. Dobranoc, Pani Zbigniewicz. Ile kobiet przepisało Panu swoje włości? Ile z nich to swoje rolę? Proszę nie fantazjować. Nie, ja sobie tu stoję. Sobie stoi. W tym domu się nie pani. Zjeżdżaj. Do kogo pan mówi? Do kogo pan mówi zjeżdżać? Do człowieka, który mnie obrażał przez półtora roku. No proszę bardzo, czy? Przez półtora roku czy? Mnie poniża. No, no proszę dobrze bardzo. Dobrze wiesz, ja już nie będę się powtarzał. Ja nie jestem nie z panem wiesz, na ty, ludzie nie wiedzą. Ludzie jestem wiedzą. Z panem na ty, panie Zbigniew. Ja nie jestem dla ciebie ani kryminalistą, ani pijakiem, ani zboczeńcem. A ile pan siedział w kryminale? No właśnie. A ile pan siedział w kryminale i z jakiego powodu? Idź do sądu się dowiesz. No to... No nie idź tylko księdza. Jesteś ciekawy, to zasuwa. Nie jesteś. Zasuwa. Nie jesteś. Nie jestem z panem na ty. Zjeżdżam. Gdzie? Wol stąd. A co pan tu robi? Stąd. Zjeżdżam. A co pan tu robi? Naprawiam to, co wy psujecie. Tak? Wy, tak, czyli tak. Kto? Czyli ty, czyli ten. Nie, no ty. Tylko ksiądz. Czyli on, czyli ty. I cała nie twoja on. Banda. Nie jestem z panem banda, na ty. Tu przychodzi nielegalnie. Nie jestem, tak, z panem na ty. Pokazać wam, ten zamek jest zniszczony, chodźmy wyżej. Futryny poniszczone, klamki poniszczone. Nie są naprawiane na maksa, wiecie dlaczego? Dlatego, że nie warto. Jakie będą wiecie, naprawione, nie wiecie, pan się będą naprawione nie wiecie, wtedy, kiedy was tu już nie będzie, a to będzie już niedługo. A kiedy pan się a stąd to już wybiera? Niedługo. Na zewnątrz? A to już nie twoja sprawa. Nie moja sprawa, szanowny panie. Nie twoja sprawa. Moja, szanowny panie. Moja sprawa to jestem twoja dupa. Jestem salezjaninem i patrzę na... Proszę się, proszę nie kląć. Proszę nie kląć. To nie jest, co jest przykład. Tak. To powiedz, tak, powiedz, jak ty do mnie mówiłeś tu ostatnio. Ja mówimy, jak pójdziemy się modlić. No, Piotr, nie ma. Nie ma co, przyjmij, to będzie. No i kurwa, idą bandziory. Dlaczego pan wyrwał kwiaty u Matki Bożej? Panie Zbigniewie. Czym panu kwiaty przeszkadzały? Nie były dla pana, były dla Matki Najświętszej. Będziesz mnie śmieciu zaczepiał. Nie zaczepiam, ja się pytam, dlaczego pan wyrwał... Czym znowu panu kwiaty przeszkadzały? Raz jesteś jak czym panu kwiaty śmieciu przeszkadzały? Nie, pytam, za dlaczego pan kwiaty wyrwał Matce Bożej? Będzie krótko spierdzały. Czym panu kwiaty przeszkadzały? Dla Matki Bożej były, nie dla pana. Te słowa, które pan wobec mnie i innych kieruje, się wobec pana kierują. Pana Bóg pokaże za coś takiego. Pan się Boga nie boisz? Czy wy widzicie, jak ja jestem spokojny? Pan się Boga nie boisz? Czy wy widzicie wszyscy, jak z jakiego ja tytułu spokojny? Pan Matce Najświętszej jak wyrywa kwiaty? Jak banda śmieci bandziorów? Z jakiego powodu pan światy Matce Bożej wyrywa? Prowokuje, szuka za dymy. Z jakiego pyta powodu pan Matce Najświętszej kwiaty wyrywa? Z jakiego powodu pan Matce Najświętszej kwiaty wyrywa? A kiedy przyprowadzisz tą córeczkę swoją? Z jakiego powodu pan... U tych dzieci specjalnej troski. Z jakiego powodu dlaczego pan kwiaty wyrywa? Dlaczego pan dlaczego pan kwiaty wyrywa? Z jakiego powodu pan Matce Najświętszej kwiaty wyrywa? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Dlaczego pan kwiaty Matce Bożej wyrwał? Dlaczego pan wyrwał kwiaty? Dlaczego pan kwiaty wyrwał? Z jakiego powodu pan kwiaty wyrywał, Matce Bożej? Dlaczego pan profanuje miejsce, gdzie się modlimy? W życiu jeszcze nikt nie modlił się do mojej roboty. Czy to panu nakazuje ksiądz Szymczak, ksiądz Nowak, ksiądz Bielski? Widzę, znasz się na dobrej robocie. Kto panu to poleca robić? A czy pamiętasz, jak ci mówiłem, żebyś... Kto panu poleca to robić? Tej kapliczki, kto panu poleca to robić? Czy pamiętasz, co kto panu poleca wyrywać kwiaty od Matki Najświętszej?
Czy pamiętasz, co wtedy... Nie przez ty do kapłana. Kto panu poleca kwiaty wyrywać od Matki Bożej? Ksiądz Szymczak, Bielski, Nowak. Wtedy, czy nie powiedziałeś wtedy, że do nie przez ty. To pan, nie przyłożysz ręki? Kto nie panu przez poleca ty. Wyrywać Proszę? Kwiaty od Matki Najświętszej? Nie dla pana były. No i co teraz? A teraz się Kto panu poleca roboty, wyrywać tak? kwiaty od Matki Najświętszej? Do nie Matki Bożej. Były. Do Matki Bożej, panie Zbigniewie. Pan się przedstawia jako pracownik kościelny, więc powinien... Pan powinien... Pan Zielsko szanować. Powinien wyrwać. A ile ona ma? Pan Zielsko powinien wyrwać. Urodziłeś w trakcie modlitwy. Pan Zielsko powinien wyrwać, drogi panie Zbigniewie. Tą panią. Pan Zielsko powinien wyrwać przy Matce Bożej. Bo nie chciała chodzić jako pracownik. Bo brzuszek wychodził. Jako pracownik. Tak było. Jako pracownik kościelny pan powinien przed Matką Najświętszą kwiaty zasadzić. Wynoś się, nie przychodź tu więcej. Pan powinien jako pracownik kościelny przed Matką Najświętszą kwiaty posadzić. Niech pan nie wymyśla. Niech pan nie wymyśla. Jako pracownik kościelny pan powinien przed Matką Najświętszą kwiaty posadzić, a nie je wyrywać, jak ktoś posadzi. Niech pan nie wymyśla. Co się z nią dzieje? Ja ją znajdę. Głodnemu chleb na myśli. Nie ci, nie ci. Ja wiem, gdzie ona jest. A co się tak drapiesz? Ja już nawet nie ci. Chwilę z nią rozmawiałem, wiesz? Nie wiesz do kapłana, panie Zbigniewie. Wiesz o tym? Pan na Kto sądzie teraz? Bożym stanie. Pan na sądzie Bożym stanie. Znalazłem ją, tak. Żebyś wiedział. Pan na sądzie Bożym stanie za te wszystkie bluźnierstwa i za te rzeczy, które pan robi. Dobra, spierdalać, bo ja teraz nie mam czasu. Nie montuj nagrań. Dwie bandziorki, a zwłaszcza nie, ty byłaś tam. Dlaczego wtedy? Pan nie ty, nie ty. Ty mnie tu kłaś? Nie ty. Ty mnie tu kłaś? Nie ty. Zeznania składałaś? Za mało to pan fałszywe zeznania składa, panie Zbigniewie. Do piekła pan pójdzie za to. Kłamie pan jak znud. Kłamie pan jak znud. A za te bójki? Ile mu za to zapłacisz? Ile mu płacisz za bójkę? Ile? Cienki jest. Cienki zawodnik, widzisz? Wymyśla pan. Wymyśla pan. To przecież tu nie swoje pieniądze. Co? Mieszkanie sprzedałeś? Ile sobie ich jeszcze zostawiłeś? A gdzie się wyniesiesz niedługo? Do którego mieszkanka? Nie przez ty do kapłana. Nie przez ty do kapłana. Skończyłem pan. Spierdam. Jako pracownik kościelny pan kwiaty przed Matką Najświętszą powinien posadzić w pacie. Ty. A ty co, zapierdalasz tam? Gdzie kurwa, żeś chuju nie... Nie odzywaj, nie klnij! Na budowę tego! Nie klnij! Pamiętasz to śmieciu? Nie klnij! A teraz się modlisz pod tym? Nie klnij! Tam jesteś dzwany? Nie klnij! Lustra u ciebie, przed którymi się modlisz? Nie u ciebie! Do ciebie. Co? Niech pan nie wymyśla! Nie, nie zaczepiamy. Pytamy, dlaczego pan wyrwał kwiaty Matce Bożej. I pan komentarz, bardzo się cieszę z tego. Bardzo się cieszę. Sprzątać po sobie. Tym tonem do kapłana. Nie proszę, tym tonem do kapłana. Proszę taczkę uprzątnąć stąd cegłą. Wiesz, że jesteście bandziorami. Ja to sobie myślę, bandziorze. Proszę Jest pan taczkę. Kłamcą i bandziorem. Proszę taczkę uprzątnąć w miejscu, gdzie się modlimy. Nie atakuj!
Nie atakuj! Nie atakuj! Pan będzie wyrywał te kwiaty od Matki Najświętszej? Tak nie zostało. Jak pan wchodził do przedsionka w Tulcach, żeby intencje zapisać? Czy nie? Zaczekacie? Aż wejdę do góry? Wejdziemy. Ja mogę wejść do góry, wezwa, aby wyjść. Pójdzie sam. Jakby poszedł. Proszę mi dać to. Proszę nagrać, jak wyrywa kwiat. Dlaczego pan wyrywa? Dlaczego pan wyrywa kwiaty? Pan wyrwał, do piekła pan za to pójdzie. Do piekła pan za to pójdzie, panie Zbigniewie. Pierdalaj! Do piekła pan za to pójdzie. Pierdalaj! Do piekła pan za to pójdzie. Albo się pan napisze, to pan pójdzie do piekła. Razem z salezjanami pan pójdzie. She's gone, I can't go on. Jeszcze raz niech pan pokaże. 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 Jeszcze raz niech pan pokaże to, co pan pokazywał. Jeszcze raz niech pan pokaże to, co pan pokazywał. Jeszcze raz. Pięknie. Głodnemu chleb na myśli. Panie Zbigniewie, diabeł pana zniszczy. Niech pan ratuje swoją duszę. Salezjanami pan do piekła pójdzie. Salezjanami pan do piekła pójdzie. Salezjanami pan do piekła pójdzie. Z nowym inspektorem, jak tego nie ukróci. Niech pan nie śmie ruszyć kwiatów od Matki Najświętszej, nie dla pana są. Uda się sprzątać, zamiatać, być posadzkę. Muszę wyjść z drugiej strony. A ja do góry wejdę, na sprząta. Proszę wyjść na drugą stronę, ja wejdę do góry. Otwórz okno. Pokażę, panie Zbigniewie. Ile razy posprzątałeś po pana sobie Bóg śmieciu, za to pokaże i za śmieciu, słowa, które pan kieruje. Kwiaty były dla Matki Najświętszej, nie dla pana. Pan się Boga nie boi.
Bóg pana pokaże, panie Zbigniewie. Z salezjanami pan do piekła pójdzie i z nowym inspektorem, jak tego nie ukróci. O sobie mówisz? Nie, panu płacą za to. O sobie mówisz? O tobie! Te nagrania dla kogo? Ile panu płacą? Pan, pan, żeby się przejrzeć. Zabierasz to z pan, żeby się mógł przejrzeć. Zabierasz to z tobą, na co patrz pan, patrz pan, ja muszę być prawy ręki. Tyle mam nagrań. Tu się modliłem, tam się modliłem. Tu też się będę modlił. Ciebie wygryzę, bo ty się nie modlisz do mnie. I my kuje, bo ci śmierci z mordy nawet z odległości. Mówiłem ci też to tyle razy. Nie ty do kapłana! Nie ty do kapłana, bandziorze! Bandziorze jeden! Nie ty do kapłana! Jest bandziorem! Nie byłeś! Jest bandziorem! Kłamcą i bandziorem jest! Być tutaj, szorować po sobie prudacji, wiem, że tego nie zrobicie, ale... Jest pan kłamcą i bandziorem, panie Zbigniewie. Bezbożnikiem. Dlatego bandziora, to my się policzymy z śmieci. Pan jest bezbożnikiem, panie Zbigniewie. Pan nie jest pracownikiem. Pan jest kłamcą. Jest pan kłamcą. Jest pan kłamcą. Kłamcą i bandziorem. Kłamcą i bandziorem jest pan. Kłamcą i bandziorem jest pan. Kłamcą i bandziorem jest pan. Pan Bóg pana pokaże. Pan Bóg pana pokaże. Pan Bóg pana pokaże, kłamco jeden. Pan Bóg pana pokaże. Nie przychodź tu więcej, nie chcę cię więcej widzieć. Ja już nie będę. Pan jest kłamcą i bandziorem. Który to był miesiąc? Szósty, siódmy? Kłamcą i bandziorem. Tak było, nie? Kłamcą i bandziorem. Nawet nie zaprzeczam. Kłamcą i bandziorem, jedź pan sobie. A jaki podjarany wtedy byłeś? Jaki... Kłamcą i bandziorem jest pan, panie Zbigniewie. Nie na ty do kapłana. I nie na ty do kapłana. Niech pan jedzie. Dobry człowiek, bardzo życzliwy na wszystkich, ksiądz Nowak. Zbyszek jest dobry. Jest bardzo dobrym człowiekiem.